Jeśli ktoś mówi, że służby wywiadowcze są łobuzami, no to tak, są łobuzami. Rosja traktuje nas jako jednego z kluczowych zagrożeń, które tutaj ma, bo ona wie, że jak Stany Zjednoczone będą gdzie, gdziekolwiek indziej zaangażowane, to tutaj pozostanie Polska ze swoim potencjałem, a ten potencjał w oczach Rosji rośnie. Armię rosyjską można pokonać tylko przez jej, jej słabości. Nie można jej zabić, nie można jej zadeptać, nie można jej wygnać w sensie takim fizycznym. Ale można zmusić ją do bycia tak słabą, że sama zrezygnuje. Rosja po tej wojnie będzie zupełnie inną Rosją, jeżeli chodzi o te kwestie militarne. Ona zdobywa kolosalne doświadczenie na tej wojnie. Wiesz co, ja pracując w służbie wywiadu nie wierzę w przypadki. Robiłeś podobne rzeczy, będąc w służbie za granicą? Pomidor. Dzień dobry, już Wyżga, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Gida programu, w którym nasi, nasi goście mm, rzucają snop jasnego światła na sprawy niezbyt oczywiste i nie zawsze... E, pokazywane, wyciągane na światło dzienne. Bardzo często są to sprawy dla nas wszystkich pozostające w cieniu. Dzisiaj też tak będzie. Dzisiaj też o takich sprawach w Skalach pomówimy. Zachęcam, by subskrybować kanał, by zechcieli Państwo skomentować naszą dzisiejszą rozmowę z podpułkownikiem rezerwy Maciejem Korowajem, analitykiem wojskowym. Cześć. Witam serdecznie. A to jest szczególny moment w programie Diteskalia, bo oto, proszę Państwa, Maciej Korowaj, człowiek, który niektórym z Was może się kojarzyć i może być znany jako wyśmienity analityk spraw wojskowych, od kilku miesięcy bardzo trafnie i bardzo precyzyjnie, bardzo szczegółowo opisujący, co się dzieje na froncie ukraińsko-rosyjskim, głównie z perspektywy Rosjan, głównie opisujące ruchy rosyjskich wojsk, powie. Skąd ma tę wiedzę? Właściwie czym się do tej pory zajmował? I to będzie swoisty coming out, bo nigdy tego jeszcze publicznie nigdzie nie mówiłeś. Tak, publicznie nie, ale ogólnie jest to wiedza znana, bo tak jak rozmawiałam z Tobą, jak pracuję z dziennikarzami, to, to, to wiecie skąd jestem i, i, i nigdy przed, przed Wami tego akurat nie ukrywałem. To powiedz proszę, czym się zajmowałeś jeszcze do końca 2022 roku? Byłem oficerem wywiadu wojskowego. Czyli Ty jesteś oficerem SWW, Służby Wywiadu tak, Wojskowego, tak, tak. świeżo na emeryturze. No tak można powiedzieć, że świeżo na emeryturze. Zacząłeś emeryturę w lutym, w lutym tego roku? W lutym tego roku. Czyli jeszcze kilka miesięcy temu byłeś wysokim oficerem Wywiadu Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, która zdobywała informacje dotyczące militariów. Do, zdobywa. Zdobywa i to, i to jest jedna z, um, z największych przygód mojego życia. Uważam też, że um, Służba Wywiadu Wojskowego jest, 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 jest bardzo dobrą Instytucją dbającą o bezpieczeństwo państwa, i to nie mówię, dlatego, że nie, nie wypada tak mówić, ale e, przez te 15 lat, które tam pracowałem, to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, i, e, i, i, i miałem przyjemność pracować i, i też kierować wieloma bardzo ciekawymi ludźmi, zarówno kobietami, mężczyznami, dbającym o bezpieczeństwo naszego państwa i zdobywającą wiedzę e, o potencjalnych przeciwnikach i jej zagrożeniach. Od 2007? Dokładnie. Dlaczego my o tym mówimy i dlaczego decydujemy się na taką rozmowę? To nie jest tak, że będziemy tutaj zdradzali jakiekolwiek tajemnice. Gwarantuję Państwu, że żadne prawo ani przepisy w tej rozmowie nie zostaną złamane, żadnych tajemnic państwowych nie ujawnimy. Mamy po prostu takie ambicje i tak nam się też trochę wydaje, nam, czyli mnie i Maciejowi, w ogóle naszym współpracownikom, że, że jesteśmy już na tyle dojrzałą demokracją, że Państwo jako obywatele świadomi powinni mieć świadomość właśnie tego, jak funkcjonuje nasze państwo, jakie ma możliwości, jakie narzędzia. A przede wszystkim żebyśmy się przestali bać tych służb specjalnych, tych tajnych służb, które nam się wydają, że nie, wydaje, że nie wiadomo co robią, a tak naprawdę jest to element, jeden z wielu elementów każdego normalnego państwa. No wiesz, do tej pory o służbach, szczególnie wywiadowcze, szczególnie o służbie wywiadu wojskowego mówiono się o nas jak o kresnoludkach, że nie, niby są, niby ich nie ma, ale na pewno się do mleka. A tak naprawdę to jest instytucja, która szczególnie w tym okresie, w tej części historii, w której się znajdujemy, i te i przyszłości, to będą służby, które oprócz tych czołgów i tych defilat, to praca tych kobiet i mężczyzn w cieniu i, i którzy szukają tych informacji za mgłą wojny będzie decydowała o bezpieczeństwie naszym i uważam, że należy im się szacunek i też należy mówić, że coś takiego istnieje i dba o nas. Tak jest i będziemy to dzisiaj wielokrotnie podkreślali, oni pracują, oni służą właściwie dla państwa bezpieczeństwa, dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Odszedłeś w stopniu podpułkownika, to znaczy, że kończyłeś służbę, służbę na, zresztą powiedziałeś, że kierowałeś, na jakimś do, stanowisku zarządzałeś ludźmi. Tak, no, 15 lat to jest czas, kiedy przechodzisz każdy etap pracy. I w pewnym momencie też kierujesz tymi ludźmi, I, i, i to chyba też było jednym z najciekawszych doświadczeń. Z Tym, że kierowanie ludźmi to nie, nie jest mój debiut, bo zanim, byłem w, zanim wstąpiłem do służby wywiadu wojskowego, jestem żołnierzem i co najmniej 11 lat pracowałem i służyłem jako zwykły żołnierz. Tej. Jako żołnierz w jednostce liniowej, nie, nie w wywiadzie? Wojskowym. Nie, dokładnie. Odchodziłem do wywiadu z wojska ze, stanowisk ze stanowiska dowódcy kompanii. Czyli to też taka funkcja dosyć, dosyć odpowiedzialna w wojsku polskim. I, i w zasadzie tak, taką solą ziemi, ziemi wojskowej są właśnie dowódcy kompanii. Którzy... Czyli zacząłeś, dobrze liczę, w 1996? Tak, tak. A od czego się zaczęło? Od szkoły oficerskiej. Od szkoły oficerskiej. I jesteś z wykształcenia jakim żołnierzem? Jak, jakiego rodzaju? Skończyłem wyższą szkołę wojsk pancernych w Poznaniu. Czy tak jestem człopissta dekiel. Tak mówicie o sobie. Tak. A jak się zostaje e, wojskowym szpiegiem? Przepraszam za to określenie. Lubisz w ogóle to, to określenie szpieg? Ja Proszę, lubię. Ja lubię określać się pasterz szpiegów. Pasterz szpiegów. Tak, to jest moje ulubione powiedzenie na temat na temat tego co, się, co, co robi oficer właśnie w wywiadzie wojskowym, a szczególnie oficer taki jak ja. A dlaczego pasterz? Prowadzi trzutkę? Prowadzi gromadkę? No można tak powiedzieć. Pozwala, pomaga im się wypasać na, na pastwiskach informacji? Każde skojarzenie będzie prawdziwe. No dobrze, ale to ty się zgłaszasz. Jest 11 lat czołgista, pniesz się po szczeblach regularnej, normalnej wojskowej kariery w XXI wieku w nowoczesnej Polsce i co? I myślisz sobie, a to może pójdę do wywiadu, napiszę maila, pójdę, zapukam? W zasadzie się zgłoszono do mnie o to. Czyli do ciebie się zgłoszono, Tak. Znaczy służba wiadomo to do siebie, że ona raczej się zgłasza do ludzi, których chce sobie ściągnąć do, do, do pracy. Nie wszyscy się nadają. Sam proces jakby um, trwa na półtorej roku, przynajmniej w moim przypadku. Półtora roku, zanim zanim się zdecydu zanim się upewnią, że pasujesz. Dokładnie. Czyli to jest tak, że najpierw ktoś ciebie, jakiś nie wiem, inny oficer, który współpracował z SWW, zauważył Ciebie, pomyślał, rokuje potencjalnie ciekawy. Drogi są różne, drogi Aha. są naprawdę A wiesz, różne. A Jak to było u Ciebie? No nie mogę powiedzieć, jak powiedzieć. jaka była moja droga. Natomiast. Yy, yy, ten proces jest bardzo taki skrupulatny. Nawet jeśli on jest trochę szybszy, to, jest, to na pewno nigdzie nie jest, nigdzie nie ma takiej możliwości, żeby coś było na skróty. Um, ale oczywiście też w służbie wywiadu pracują osoby, które nie przychodzą aż tak szczegółowego badania, bo na przykład nie są potrzebni tacy specjaliści o takich predyspozycjach. E, czy innych, a bardziej o technicznych. Mhm. E, natomiast w, już w trakcie służby mogą przechodzić kolejne etapy w zależności od tego, jak będą... Będzie się kariera dotyczyć. Bo wyobrażam sobie, że taki zawodowy żołnierz już z kilkunastoletnią służbą, to jest człowiek, który jest w wojsku całkiem nieźle znany. To znaczy było pewnie mnóstwo okazji na przestrzeni tych kilkunastu lat, żeby się czegoś o nim dowiedzieć, żeby sprawdzić, jak się zachowywał, pewnie też jaką ma rodzinę, bo pewnie to jest zweryfikowane, tak? Czyli szereg różnych rzeczy, czy ten człowiek się na pewno nadaje i czy na pewno to jest bezpie bezpieczny gość. Największy nacisk nakłada się na kwestie osobowościowe i, i kwestie takiego, jak, jakim jesteś, co reprezentujesz. No. Zrobić oficera wywiadu z żołnierza jest dosyć ciężko, tak naprawdę, bo widzisz, my wojskowi jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego rodzaju transparentności i pewnego, jakby, pracy z otwartą przy ulicy. Tut, tutaj. Pracy wywiadu to jest zupełnie inaczej. Zupełnie, tu jesteś skazany w większości na samotność w decydowaniu o swoim losie, e, i, i to jest właśnie ta różnica, która, 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 która jest dosyć znaczna. Szczególnie jeśli przechodzisz z takiego poziomu jak dowódca kompanii na poziom, kiedy musisz wszystko zaczynać od początku. I to jest takie dosyć deprymujące, szczególnie dla oficera, który wiesz, już pewne doświadczenie nabył, a tutaj musi zaczynać w zasadzie od zera. Jakby się cofnął te naściele, kilka lat do tyłu i jeszcze raz musiał startować. Mhm. Jest jakaś szkoła dla oficerów wywiadu wojskowego? Każdy wywiad ma swoją szkołę. Ja w 2007 roku skończyłem chłatą najbardziej słynną u nas w Polsce, czyli w Kiejkutach. A, czyli skończyłeś, byłeś w lesie, w starych Kiejkutach. Tak. To jest ośrodek szkolenia wywiadu cywilnego. To jest OKKW. Czyli ośrodek kształcenia kadr wywiadu. Tak, tak, to, się, tak. tak to, się to jest nazywa. dosyć znany, opisywany wielokrotnie tak. ośrodek. Tak, Okej, okay, czyli to jest takie rzemiosło wspólne Wam wszystkim e, oficerom wywiadu, czy to cywilnego, czy to wojskowego? Z, z to, wiesz, z pracą wywiadu to jest tak samo jak uczeniem się abecadła. E, literki. Każdy, każdy musi poznać, żeby, ale poematy, żeby z nich stwarzać i pisać nowele, każdy w, w, w swojej dziedzinie, to już zależy od specyfiki danej służby. Mhm. I ty byłeś oficerem operacyjnym? Miałem taki epizod. No bo tam sobie można w tym wywiadzie wyobrazić, że jest człowiek, który analizuje informacje, czyli jest taki analityk, który siedzi nad materiałami, siedzi przy biurku, przy komputerze, pisze raporty. Jest człowiek właśnie operacyjny, który, który jest w terenie, jest, na, jest w innym kraju, zdobywa te informacje w kontaktach ze źródłami osobowymi. Jest technika pewnie, która też wspiera, prawda? I ty, jeśli możesz powiedzieć oczywiście, jakich dziedzin tego szpiegowskiego rzemiosła dotknąłeś? Każdych. <laughs> Także każdych, każdych tych dziedzin jestem taką duszą, że jestem poszukiwaczem i, i to też dobra cecha w pracy wywiadu, bo jedną z takich jest właśnie nieustanne poszukiwanie. Też byłam takim poszukiwaczem swojego miejsca i, i, i szukałem jakby wszystkich, wszystkich roz, rozwiązań, przez co jakby moją, moja wrażliwość na pewne sprawy uważałem, bo jest bardziej, bardziej bogata. Taku, taką sobie przyjąłem formułę na, 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 na pracę w, w tej instytucji i cenię sobie te, te, ten wybór, poznałem I bardzo dużo ciekawych rzeczy, ciekawych ludzi. O tym trochę po, pomówimy dzisiaj. Ja nie, ja nie jestem przekonany, czy gdziekolwiek jeszcze, proszę Państwa, w polskiej przestrzeni publicznej, takiej polskiej przestrzeni medialnej, zetknąłem się z relacjami byłego oficera służby wywiadu wojskowego, który z otwartą przyłbicą opowiada o swojej służbie, o swojej pracy dla kraju, bo oficerów wywiadu cywilnego są państwu znane. Na przykład rozmowa z Majorem Tarskim pojawiła się na kanale Dida To jest oficer, były oficer wywiadu cywilnego, a więc Agencji Wywiadu. Ale nie jestem pewien, ja, ja nie kojarzę innego oficera SWW, który by opowiadał o swojej pracy. Opowiedz w ogóle może na początku jeszcze trochę o tym, jak te służby w Polsce są, jaka jest struktura, jaki jest podział służb specjalnych w Polsce. Bo tak, Agencja Wywiadu to jest wywiad cywilny. Tak. Odpowiednikiem w wojsku jest SWW, Służba czyli Służba Wywiadu wojsku. Służba wywiadu wojskowego, gdzie ty właśnie służyłeś. A jest jeszcze kontra w jednym i w drugim. Tak, jest służba kontrwywiadu wojskowego, chyba to najbardziej znana, bo to jest służba kontrwywiadowcza. No i jest jeszcze Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która jest cywilna w zasadzie główną e, służbą kontrwywiadowczą e, w kraju. Czyli ta taka najliczniejsza służba specjalna w Polsce, która jednocześnie jednym, jednym z komponentów ABW jest właśnie kontrwywiad cywilny. Tak, prawda? dokładnie. I ty jesteś przedstawicielem, e, czy, czy emerytowanym oficerem e, SWW, Służby Wywiadu Wojskowego. Możesz powiedzieć, co dokładnie tam robiłeś, kiedy odchodziłeś, jeszcze pod koniec 2022? Mowa o jakichś kierunkach, mowa o biurach? Znaczy, zajmowałem się kierunkiem wschodnim ogólnie rzecz biorąc, natomiast e, szczegóły mojej pracy nie, 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 są, nie są jawne. E, z, z, pracowałem przez, przez 15 lat wyłącznie na, kierunku, na kierunkach wschodnich e, i, i powiem, że to był taki mój, mój wybór, bo to jest najbardziej interesujący mnie obszar, mhm. którego pozna, poznawałem. Można powiedzieć, że Białorusią, Rosją, Ukrainą zajmowałam się w tym czasie, kiedy jeszcze nikt o tym tak nie myślał, że to może być taka, taka sprawa. A, a ja przez te 15 lat miałam możliwość obserwowania, jak, jak to wszystko narasta, jak, to wszystko, jak, to, jak do tego dochodzi mniej więcej. Więc, więc ten, ten czas uważam za dosyć, dosyć interesujący. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Kiedy rozmawiam, proszę Państwa, na temat tego, co się dzieje w, w Ukrainie, co się dzieje na wojnie, na przykład z byłymi oficerami wywiadu cywilnego, to oni w świetle swojej najlepszej wiedzy i kompetencji, i intuicji i doświadczeń opowiadają. Co sądzą? Wszyscy już są poza służbą, co się tam może dziać, ale bardzo często jest jednak odesłanie do kolegów, do tak zwanych zielonych, do kolegów z wojska i wskazanie właśnie na służbę wywiadu wojskowego jako tę z wszystkich polskich służb specjalnych najbardziej kompetentną w kwestii widzenia wcześniej spraw wojennych. Rozumiem, że wy w SWW bardzo się przyglądaliście Białorusi, szczególnie przyglądaliście się Rosji przed 24 lutego 2022, a szczególnie po 2014 roku, zastanawiając się co tam się rozwinie. To jest pewnie jeden z kluczowych kierunków. Tak wiesz, służba wywiadu wojskowego jest służbą, która takim nadrzędnym zadaniem jest dawanie przewagi naszym siłom zbrojnym, naszemu państwu nad potencjalnym przeciwnikiem. A tu przewagę jest informacja, zdobywanie informacji, zdobywania informacji, jak y, może wyglądać ten konflikt, kiedy może wybuchnąć, y, jakie mogą być y, 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 indykatory wskazujące na tego, typu, na tego typu działania. I tutaj y, się stwierdzić y, z całą taką odpowiedzialnością, że no, służba wywiadu wojskowego jest jedną z lepiej. Rozumiejących te aspekty służb w, w Polsce. Z całym szacunkiem też do moich kolegów i koleżanek ze służby wywiadu cywilnego, który, którzy też mają swoje zalety w tym poznawaniu, szczególnie tych kwestii geopolitycznych i gospodarczych, bo trzeba pamiętać, że my fakt, że jesteśmy takimi konkurencjami zdrowymi konkurencjami między sobą bo wielu z nas albo pracowało, albo w tej, albo w drugiej służbie. Sam pochodzę ze szkoły wywiadu cywilnego, gdzie nauczono mnie Albecadła. Uważam, że to też jest bardzo, a moim zdaniem najlepsza szkoła wywiadowcza, jeżeli chodzi o tę część Europy. To oba, obie te służby uzupełniają informacje, tylko patrzymy na róz, różne akcenty, które dają całość. Cały obraz tego, co może, co może się zdarzyć. I po tym względem rzeczywiście zgodzę się z, z przytoczonymi tutaj tezami kolegów, z którymi rozmawiałeś ze służb cywilnych, że po tym aspektem militarnym, to, to służba wywiadu wojskowego naprawdę jest, jest je, tą służbą, która wykonuje swoje zadania i, i, i to jest bardzo dobrze. Cieszę się z tego powodu. A, mm. Jakiego rodzaju informacje są najcenniejsze dla służby wywiadu wojskowego? Czy to jest tak, że Wy zbieracie informacje na temat na przykład najnowocześniejszego uzbrojenia naszych potencjalnych przeciwników, zbieracie informacje na temat ich potencjalnych ruchów? Jaki jak, jak jest zakres Waszego zainteresowania? No, najogólniej mówią, że my liczymy czołgi. Tak? Coś jest w tym prawdą, bo rzeczywiście liczenie czołgów, sprzętu bojowego daje pewien obraz. Na przykład mogę Ci powiedzieć, że mi się podobało, podobała się cały czas w pracy takiej wywiadowczej, szczególnie w wywiadzie wojskowym, że nasze informacje są, jesteśmy w stanie zweryfikować. Bo jeżeli mówimy o jakichś zjawiskach wojskowych i one następują, to, jest, to mamy, w, jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ta informacja... Miałem rację lub nie. Nie. W kwestiach takich geopolitycznych, gospodarczych, politycznych jest to bardzo czasami ciężko uchwytne i to jest właśnie ten kunszt kolegów i koleżanek z wywiadu cywilnego, żeby to wszystko uchwycić i oni ten warsztat i tę wrażliwość na te tematy budują. Natomiast u nas jest troszeczkę prost, prost, prostsze, prostsze rozpoznanie pewnych zjawisk, ale też my się zajmujemy też inny, innymi oczywiście rzeczami, ale tak mówię bardzo, bardzo ogólnie. I ty, tutaj widać jak gdyby efekt twojej pracy. Jak mówię, jestem żołnierzem, ja muszę widzieć, jeśli strzelam, to muszę wiedzieć czy trafiłem to daje ci pewną tą satysfakcję i tutaj ten efekt, czy pozyskana informacja jest później weryfikowalna w taki czy inny sposób, licząc te czołgi, jest, jest, jest ciekawym, ciekawym zjawiskiem. Być może jedną z najcenniejszych informacji, tak sobie wyobrażam jako laik, pewnie bardzo naiwny laik, ale taka najcenniejsza informacja z perspektywą szczególnie wywiadu wojskowego, to jest taka, że wiemy, kiedy wybuchnie wojna albo wiemy, w jakich warunkach wybuchnie wojna? Czyli wszyscy się zastanawiają, wybuchnie czy nie wybuchnie, a z informacji wywiadu wojskowego wynika, że tak, że się szykują tego i tego, tu i tu. Czy polski wywiad wojskowy, służba wywiadu wojskowego, wiedziała o wybuchu wojny 24 lutego, zanim ona wybuchła? Była. Mieliśmy duże prawdopodobieństwo, że wybuchnie, i znaczy nie mieliśmy na takich informacji, że tak wybuchnie o tej godzinie i tak dalej. E, chociaż co po niektórzy nas trafiali, dokładną, dokładną datę. Ale w, na podstawie tych indykatorów, o których mówiłem, które badaliśmy, to się mówią, że przez, przez te cały czas pracy tej służby badamy te zagrożenia. Wiemy, jak pracuje, pracują ten, te instytucje wo, wojenne Rosji drugiej po stronie. drugiej stronie. I patrzymy, czy są uruchomione pewne indykatory, które by wskazywały na to. Czytamy ich regulaminy, czytamy ich doktryny, czytamy ich, ich przebiegi i ćwiczeń, słuchamy, co rozmawiamy. A to są tajne rzeczy. Tak, no to, to tego jest służba wywiadu, żeby takie tajne rzeczy zdobywać, więc, więc to, 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 to robimy. I to wszystko robimy dla, dla bezpieczeństwa, żeby przygotować e, e, państwo na, na pewną ewentualność. I, i tak, no, mieliśmy takie indykatory, które wskazywały z dużym prawdopodobieństwem, że ta wojna wybuchnie. Możesz podać jakiś konkretny przykład? Nie mogę. Żadnego. Żadnego co wskazywało z, z Waszych informacji, że to się może niedługo wydarzyć? Żadnego nie mogę ci wskazać. To jest praca e, 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 dużej ilości ludzi, która zbiera to wszystko i definiuje te indykatory. No i trudno de, mówić o tym w, publicznie. Jasne. Ale rozumiem, że widzieliście na przykład jakieś przygotowania określonych jednostek, które, które się przygotowują do czegoś tam, a zwykle tego nie robią. Widzieliście tego rodzaju ruchy, które podpowiadały wam, że tym razem to nie poligon? Tak. To, to jednym z takich, co mogę powiedzieć, to jest to, że Rosjanie wybrali się na, te, na ten poligon z, z pełną jednostką ognia. Jednostka ognia to jest, z, z, jak najogólniej powiedzieć, załadowanie tych Przysłowiowych czołgów, z całą amunicję. Wyobraź sobie, że tą amunicję musisz wyciągnąć z magazynu, rozkonserwować, załadować wszystkie tych kilkadziesiąt poci pocisków do czołgu i pojechać sobie na poligon. No, żaden poligon się nie odbywa z takiej ilości amunicją w każdym pojeździe. A Rosjanie się tak wybrali na, te pol na ten poligon, czyli jednoznacznie to się świadczyło, że coś zamierzają. Tylko nie widzieliśmy jeszcze. W, w którym kierunku dana agresja pójdzie. Może to miała być agresja na Białoruś, bo też były takie mhm. tezy przecież w tamtym okresie. Mhm. Wiem, że wy, profesjonaliści od wywiadu, stawiacie duży nacisk na logistykę, że to jest takie ogniwo, gdzie warto sprawdzać, co się dzieje, docierając do nieprzyjaciela właśnie, właśnie w tym miejscu, tak? Tak, logistyka w zasadzie może ci powiedzieć. O wszystkim, ale to jest z życia wzięte. Jak się przygotowujesz na jakąś wyprawę i zbierasz zasoby na to, to zdajesz, jest to jakiś indykator, że się wybierasz na wycieczkę albo w Polskę, a jak zabierasz sobą z sobą paszport, to możesz wyjechać na zagranicę. Tak samo takie indykatory, które mówię, przez lata zbieramy, uczymy się w zasadzie rozumienia. i ro Rozumienia jak przeciwnik, bo to jest też bardzo ważne, pozwalają nam weryfikować to, co zamierza. Y I tutaj, w przypadku logistyki, przed wojną też widzieliście takie y, wskaźniki i podpowiedzi, że coś się będzie działo. To w, zresztą Rosjanie uruchamiali tę logistykę wielokrotnie, e, strasząc. No po, właśnie. W, w, Rosjanie też nie są. E, też była taka m, obawa, że to też będzie kolejna podpucha. Tak, Rosjanie w, w pewnym oni działali w pewnego rodzaju, e, e, atakuje nas wilk, atakuje nas wilka i wszyscy myśleli, że już ten atak nastąpi, a wilka nie ma. Jak ktoś skrzyknął, że atakuje, już, już nas, nikt nie słuchał. Już, już nikt nie słuchał, więc. E, Męczyli nas wywiady zachodu właśnie tego typu działaniami przez bardzo długi czas, ale nie mówię o okresie, nie wiem, tygodni, ale mówię o nawet latach tego typu działaniach. Mhm. A powiedz, proszę, bardzo zmieniła się Wasza praca, wasza, wasza służba w 2014, kiedy się okazało, że nie ma żartów i kiedy Rosjanie po raz pierwszy uderzyli na Ukrainę. No to już pojawił się konkretny, gorący konflikt, wprawdzie ograniczony terytorialnie, ale już widać było, że oni nie żartują. Można powiedzieć, że służby wywiadowcze polskie w zasadzie na wojnie są od 2014 roku, kiedy już stwierdzone było, że Rosja nie, nie odpuści Ukrainy. I, i, I to, na co byliśmy nastawieni, to budowanie tych, tej wiedzy, co jeszcze, co Rosji, na co Rosji jeszcze stać, czy, czy tylko na Ukrainę, czy też może na atak na, na kraje bałtyckie, czy na nas. No to. Mamy do czynienia z sąsiadem, który przez agresję buduje swoją politykę i który ma w swojej doktrynie napis napisany strach. I on tym strachem będzie nas cały czas atakował, niezależnie czy militarnie, czy też innymi działaniami. W, w tym wypadku musimy być na to gotowi i zbierać jak najwięcej informacji i rozumieć. Te szalone zapędy Rosjan. Najlepiej zbierać je na miejscu. Też. Czyli wyobrażam sobie, że szczególnie po tym 2014, no bo narzędziem pracy oficera wywiadu jest jego informator, czyli na przykład chciałbyś wiedzieć, co się dzieje w Rosji. Masz swojego człowieka, Rosjanina, który ci mówi. Z różnych powodów, co się dzieje, ale też możesz sam być na terenie. Na przykład, wyobrażam sobie, że polscy oficerowie służby wywiadu wojskowego po 2014 kręcili się po wschodzie Ukrainy. To jest bardzo ogólnikowe stwierdzenie. Wywiad osobowy jest bardzo takim klasycznym wywiadem, ale żyjemy w nieklasycznych czasach, więc tak naprawdę najlepsze wywiady z 70% informacji zdobywają z tak zwanych i Wywiadu ogólnodostępnego. Co to jest OSINT? To jest biały wywiad, tak zwany. Yy, czyli otwarte źródła. Dokładnie. Bo... Takie, do których każdy ma dostęp de facto. Dokładnie, bo nauka, tak samo jak dziennikarz, który szuka tematów, cedząc ogrom tej informacji, którą, którą przychodzi, przychodzi przez, przez świat w ogóle. A jeśli do tego jeszcze masz zbudowane odpowiednie narzędzia, to widzisz tą informację nie tylko to, co idzie na wierzchu, tych, tej, tej, ale, ale też tą informację, która przebiega gdzieś w drugim, trzecim, a czwartym nurcie. One jest dostępne, tylko są do tego odpowiednie narzędzia. I najlepsze wywiady na, w świecie, 70% tych informacji właśnie zdobywają z takiego właśnie na słuchu informacyjnego świata. Bo żyjemy w świecie, gdzie ta tej informacji jest bardzo dużo, jest przesyt. Ciężko nam ją odróżnić od dezinformacji albo od informacji fałszywej. Natomiast ten nośnik jest o wiele bardziej dostępny niż ten tradycyjny, ale też jest bardzo ważny, ponieważ my najpierw, szukając informacji, patrzymy na ten przepływ informacyjny, a dopiero szukamy źródeł osobowych, tych klasycznych, w momencie, kiedy stwierdzamy, że musimy mieć dostęp, żeby to weryfikować ten nurt, czy, 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 on jest, czy on jest prawdziwy, bo jednak dostęp do człowieka, który jest wytworem i nośnikiem informacji, jest najlepszym niż, niż poszukiwanie tej informacji w morzu tych, i gąszczu tych wszystkich danych. Do tego są potrzebne narzędzia. Najlepsze wywiady wykorzystują do tego sztuczną inteligencję. To jest coś, co zmienia w tej chwili świat wywiadu. Wywiad cyfrowy, czy taka cyfrowa odnoga także funkcjonuje w służbie wywiadu wojskowego w Polsce? Nie mogę powiedzieć. Mhm. No bo wiesz, bo takimi, takim, takim dogłębnym i bardzo kompetentnym i profesjonalnym analizowaniem ogólnodostępnych źródeł na przykład prasy, na przykład profesjonalnych blogów. Zajmują się takie ośrodki, takie think tanki, z, którymi, z których my też dziennikarze korzystamy. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ośrodek Studiów Wschodnich to są bardzo kompetentne i profesjonalne, na przykład raporty, które czytamy i oni czerpią ze źródeł otwartych. otwartych. Oni się znają, to są często profesjonaliści, którzy się danym regionem zajmują od lat, to są, to są często naukowcy, którzy się specjalizują w tym regionie i na, na bazie tych otwartych źródeł piszą te, te swoje raporty i analizy. Ale gdyby wszystko dało się tak, rozszyfrować na bazie otwartych źródeł, to byśmy nie potrzebowali ani agencji wywiadu, ani służby wywiadu wojskowego. No bo twoja robota polegała między innymi na tym, żebyś ty łamał przepisy kraju, z którego próbujesz te, wyciągnąć te informacje, bo już sam fakt, że próbujesz wyciągnąć informacje niejawne jest złamaniem przepisów tamtego kraju. Tak, no dostaliśmy jakby licencję na nabycia złoczyńcami od państwa polskiego, żebyśmy zbierali informacje w innym państwie. To daje pewne, jeśli ktoś mówi, że służby wywiadowcze są łobuzami, no to tak są łobuzami. Poza granicami swojej czasów. Dokładnie. Bo w Polsce trzyma się się przepisów polskich. Tak, oczywiście, i one są dosyć restrykcyjne. Szczególnie dla was, to znaczy dla oficerów tak. dla oficerów wywiadu. Hmm. Czyli rozumiem, że jednym z narzędzi, z których ty korzystałeś podczas swojej 15-letniej służby, to byli po prostu żołnierze Rosji. Żołnierze Białorusi. Zdarzyły się takie przypadki. I to były takie informacje, czy czerpałeś te informacje bezpośrednio od nich? No, uczyłem się. Uczyłem się od nich tak, jak, e, tak jak oni widzą ten świat, ale nie tylko bezpośrednio przez nich, ale też na, na dokumentach pozyskiwanych z, z innych źródeł. Bo pamiętajmy, że wywiad osobowy to jest ten taki najbardziej romantyczny, opisywany w, w literaturze, w pojeściach. No. Natomiast tak naprawdę praca wywiadu w wywiadzie jest dosyć takim. Można powiedzieć nudnym zajęciem w większości czasu, dla wielu może się wydawać, bo trzeba dużo siedzieć nad tym, pracować, analizować z czegoś, co wydaje ci się, że nie ma sensu i szukać w tym wszystkim jakichś pierwiastków. Z Rozmawiałem z Tobą często, jaka jest różnica między nami, Czyli dziennikarzem a oficerem wywiadu. I najlepszym takim, co Ci opowiadałem, przykładem jest diament. W szukacie tego diamentu, tej informacji i go szlifujecie, przekazując społeczeństwu piękno tej, tej informacji. Lubisz żeby z diamentu brylant. brylant. Tak, diament. tak, tak, żeby, żeby, był, żeby ta informacja dla ludzi była dosyć atrakcyjna. My natomiast Pracujemy na dole, w kopialni, gdzie szukamy tych diamentów w takim naturalnym środowisku. I dla nas to, to, ta piękna tego, tej informacji to jest ten, ta jej surowość i taka nie, nieoszlifowalność. Mało tego nawet nie powinieneś szlifować. Dokładnie, bo my musimy patrzeć chłodno na rzeczywistość. My odpowiadamy za. Opisywanie realnej rzeczywistości, żeby mieć jakby to, ten surowiec do podejmowania decyzji. Nie możemy go ani w żaden sposób u, u, upiększyć, ani w żaden sposób y, zniekształcić, bo to później daje zły obraz albo. Możliwości analityczne do tego, do podjęcia de decyzji. No oczywiście nie zawsze to się udaje pozyskiwać ten, 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 ten czysty diament. Czasami trafiasz na coś, co nie jest diamentem, a, a też może świadczyć o pewnych, o pewnych, te, o pewnych warunkach funkcjonowania danej, danej, danej rzeczywistości. Także to jest zarazem ciężka ale i samotna praca, natomiast no, poklasku nie ma takiego, jak ma dziennikarz. No tak, tak, bo jeśli państwu się podoba kolejny odcinek programu Didaskalia, to, to mogą państwo napisać lub zasubskrybować lub polubić ten odcinek, jest to ten, ten poklask, ale nie po to to robimy, choć jesteśmy za to bardzo wdzięczni, ale głównie po to, żeby te didaskalia, te instrukcje obsługi świata e, przekazywać państwu, przekazywać wiedzę tych fantastycznych gości, profesjonalistów, którzy opowiadają na tym, na czym się znają. Słuchaj, nie masz niebywałe doświadczenie, bo ty jeszcze pod koniec 2022 roku byłeś w służbie wywiadu wojskowego, byłeś tam wysoko postawioną osobą. Mogę tak powiedzieć. I w czasie wojny, wojna się zaczęła pod koniec lutego, czyli ty byłeś w środku służby, która powinna najwięcej wiedzieć na temat wojny właśnie. Nie możesz mówić o szczegółach to zrozumiałe, nie będę dopytywał i dociskał, ale zapytam cię taką ogólną refleksję. Jeszcze przed chwilą widziałeś na bieżąco wiedziałeś, co się dzieje. Czy ty śpisz spokojnie, wiedząc, co my możemy, jak my jesteśmy przygotowani, wiedząc, co, wiedząc, co się dzieje wewnątrz armii w Rosji i, w, i na Białorusi, mając tę całą wiedzę, tę taką świadomość, tak, już teraz w tej chwili jako obywatel, jak młody emeryt, ty, ty śpisz spokojnie? No staram się spać spokojnie przez te lata, tak jak mówiłem, od 2014 roku. My już jesteśmy na wojnie. Służba w zasadzie pracuje w trybie w, w trybie wojennym, więc ta praca jest dosyć intensywna i w zasadzie można powiedzieć wtedy nie spałem spokojnie. Dwa, po 2014? Tak, to znaczy mówię, że dużo pracy było, natomiast nie to, że jakieś zabezpiecze... były niebezpieczeństwa, bo jeżeli... Bo z niebezpieczeństwem to jest tak, że jeżeli... Dla, dla Polski. Dla Polski. Jeżeli my nie wiemy, co nas czeka, to wtedy się boimy. A jeżeli jesteśmy świadomi y, drugiej strony, jak ona wygląda, jakie ma problemy, ale jakie ma też i zalety, jest ładno na to patrzymy, to nagle się okazuje, że, te, że ten strach przestaje być takim strachem paraliżującym, a to jest po prostu, staje się problemem, który trzeba rozwiązać. I Przestajesz się bać, a zastanawiasz się, jak, jak, jak musisz reagować na dany problem. I praca w wywiadzie właśnie służy do tego, żeby strach przerodzić w problem, który trzeba rozwiązać. I, i to, to robi właśnie służba wywiadu wojskowego, szczególnie pod względem tych zagrożeń militarnych. Powiedziałeś o tym, że. Że też tak osobiście byłeś przekonany o tym, że powinniśmy wiedzieć, co się dzieje u naszych sąsiadów, dlatego się interesowałeś zawsze wschodem, to przekornie zapytam, to powinniśmy też wiedzieć o tym, co się dzieje za naszą zachodnią granicą, nie tylko wschodnią? No, od tego są koleżanki i koledzy z wywiadu y, cywilnego. W, w, mi się wydaje tak samo y, nie ma czegoś takiego jak y, 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 służby, y, służby, sojusznicze służby wywiadowcze. Może jedynymi sojuszniczymi służbami wywiadowczymi są służby amerykańskie i brytyjskie, które oni mają tą. Wywiad globalny, tak. Taki wywiad globalny, ale może nie bardziej, ale oni mają taką bardzo ścisłą współpracę ponad przeciętne możliwości. To jest zawsze jakaś gra interesów. W tym interesem oczywiście jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo sojuszu jako takiego I, i wszyscy gramy do jednej. Do jednej bramki, Ale tak naprawdę my, jako oficerowie wywiadu, mamy zbierać informacje. I, I nawet jeśli mamy informacje o zachowaniach naszych sojuszników, które mogą wpływać na, na, na e, ułatwić po, wpływanie decyzji de, dla, naszych, dla naszych decydentów, to też jest to robione, bo to jest nasz obowiązek. Jak tak. mówiłem, obserwowanie tej rzeczywistości, przekazywanie tej rzeczywistości. Dla osób, które są decydentami. Ale to jest tak, że, że, że ty zdobywałeś na przykład, będąc oficerem operacyjnym, czyli gdzieś w terenie, no posłużyłeś poza granicami Polski także. E, zdobywałeś informację i ta informacja zdobyta przez oficera wywiadu nazywa się informacją wywiadowczą. Ona jest potem przekazywana, rozumiem, do centrali, gdzie analitycy opracowują zdobytą przez ciebie w terenie informację. E, ona jest wpisywana w odpowiedni kontekst i wtedy z informacji wywiadowczej robi się tak zwana informacja wywiadu, która już z kolei trafia na biurko polityka na przykład, tak? Jesteś dobrze przeszkolony w tych wszystkich, w tych wszystkich relacjach informacyjnych. Godziny w sumie, tak, przy różnych tak. rozmowach, ale jest tak jak jest, powiedziałem. Dokładnie. Dokładnie tak. I wtedy... W zasadzie jak, jak w instrukcji. Jak w instrukcji. Tak jakbym był w lesie Dokładnie. w starych kilkotach. No i na bazie tej informacji wywiadu, która trafia na biurko kluczowych urzędników w tym kraju, oni już podejmują decyzję, co, co z tym zrobić. Widzisz, jeszcze jest druga odnoga, o której nie wiesz, jest jeszcze jest informacja operacyjna, która mhm. jakby żyje życiem w wywiadzie wewnątrz. To jest informacja, która pozwalają realizować operacje. One czasami idą równolegle, ale w wielu, w wielu czasach czy jest tak, że ona tylko i wyłącznie jest informacją operacyjną, która umożliwia jakby prowadzenie działań, rozszerzenie swoich możliwości, rozszerzenie możliwości informacyjnych. I ona nie jest potrzebna do decydowania o, 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 o losie państwa, no? ale natomiast jest bardzo, bardzo ważną informacją dla, dla pracy operacyjnej. Mhm. Więc tu jeszcze taka jest druga odnoga, o której... O której Poszerzyłeś jest... mój obraz. Tak, 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 bardzo tak. dziękuję. A współpracujecie służby wojskowe z cywilnymi? Jak, jak bliska jest ta współpraca? I najbliższa jaka może być. Także jest to bardzo bliska współpraca. Okej, okay. no to, to dobrze, jestem trochę uspokojony. Z, wracam jeszcze na chwilę do kierunku wschód. Powiedziałeś, że przyglądacie się, sam pracowałeś na tym kierunku i że kierunek zachodni, kiedy zapytałem, powiedziałeś, to jest domena kolegów z cywila, ale to znaczy, że służba wywiadu wojskowego interesuje się wyłącznie wschodem? Nie, no, interesuje się różnymi kierunkami, ale my jesteśmy takim jakby soczewką, bo to nie jest duża służba. Służba wywiadu wojskowego Jak nie duża? jest. No też ci nie mogę, ale to nie jest duża służba w porównaniu do innych służb w Polsce czy też policji na przykład, czy też wojska, ale no, musimy być sfokusowani na pewne zagrożenia i te zasoby przekierowywać i pracy takiej operacyjnej, analitycznej, wiesz, przekierowanie służby albo scedowanie na jakiś jeden kierunek to nie jest zawracanie mot motorówką. To jest raczej zawracanie tytanikiem, bo to wymaga czasu, zasobów, żeby to wszystko przygotować, więc zaniedbanie jakby w jednym obszarze będzie jest ciężko nadrobić z dnia na dzień. Dlatego mówię, my jesteśmy na wojnie od 2014 roku, już dekadę przygotowujemy się do pewnych, do pewnych rozwiązań. Mhm. Dlatego. No, w to nie jest tak, że to się robi z dnia na dzień, że to stwierdzimy, dobra, to dzisiaj robimy to. Nie, nie. To musimy sobie zaplanować ten, ten cały obszar działań na, na długie lata. 2022 rok, wciąż jesteś w służbie, właściwie formalnie zakończyłeś tę służbę w bieżącym roku. Formalnie tak. W 2023. Więc... To znaczy, w bieżącym roku skończyłem służbę wojskową. Okej. Okay. Żołnierz odchodząc z wojska do służby jest wypożyczany tej służby, bo to jest instytucja centralna, nie jest wojskową instytucją stricte. Ona Jasne. jest podpięta wprawnie jako instytucja centralna Ministerstwa Obrony Narodowej, mhm. więc służba oddała mnie z powrotem do wojska i z wojska odszedłem na emeryturę. Na emeryturę. Hmm, więc być może, skoro, skoro wywiad wojskowy. Czyli zdobywa informacje wyprzedzające i, i sięga tam, gdzie nasz wzrok nie sięga. Skoro jeszcze przed chwilą w tym wywiadzie, to być może jesteś najbardziej odpowiednią osobą. Z całym szacunkiem dla przeróżnych generałów i innych oficerów, którzy publicznie komentują sytuację na froncie, mają niebywałe doświadczenie i wiedzę, ale jednak czerpią z takich źródeł otwartych, z jakich my wszyscy możemy czerpać. Ty jeszcze przed chwilą miałeś dostęp do, do najtajniejszych źródeł wojskowych, tajnych, nieotwartych. Więc być może jesteś najbardziej kompetentną osobą, żeby odpowiedzieć na pytanie, które my sobie często zadajemy od wielu miesięcy, już od wielunastu miesięcy tak naprawdę. Czy Rosja jest dzisiaj dla Polski groźna? Rosja jest zawsze groźna dla Polski. W historii też była, tylko to jest kwestia poziomu tego zagrożenia i rozumienia tego zagrożenia jest, jest, jest inna. W tym momencie Rosja idzie w zasadzie na, 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 na konfrontację, jeżeli chodzi o kwestie geopolityczne, a kwestie militarne, działań specjalnych i wszystkich innych związanych z wymuszaniem pewnych ustępstw dla Rosji. Będzie dla niej no, priorytetem przez najbliższe e, naście lat, jeżeli się nie zmieni jakaś tam konfiguracja polityczna. Mhm. E, Rosja sobie zdaje z tego sprawę, że m, w konfrontacji militarnej z Zachodem, a także z Polską, nie wygra samotnie. E, Rosja zdaje sobie sprawę z sytuacji, że e, jesteśmy podatni jako demokrację. Ona traktuje to jako ułomność i będzie chciała to, to wykorzystać w, każdym, w każdy sposób, a najbardziej w tych działaniach takich niekonwencjonalnych, specjalnych, hybrydowych, żeby wpływać na świadomość i polityków, i społeczeństwa, raczej inaczej, społeczeństwa i polityków. Więc osłabienie państwa, dzielenie, polaryzacja to jest wszystko to, co, na czym Rosji zależy, bo no, słaba Polska, podzielona Polska i taka Polska, która jest bezwładna albo uzależniona nawet od decyzji nie Rosji, ale też innych krajów, na przykład, no to, która nie ma samodzielności takiej decyzyjnej, informacyjnej, musi podejmować decyzje na bazie innych przesłanek niż te, które sama zdobędzie, no to jest Polska, którą, którą, łatw, którą łatwo pokonać, którą łatwo. Łatwo wymóc na niej pokonać, w sensie nie okupować, żebyśmy dobrze to zrozumieli, bo to jest w współczesnym świecie kwestie okupacji to nie, jest, to nie jest zagarnięcia ziemi, ale też zagarnięcia pewnych zasobów informacyjnych, pieniężnych, gospodarczych, które Rosja realizowała przed, przed 2014 rokiem, bardzo mocno inwestując sporo. Działań uzależniając niektóre zachodnie kraje od siebie. To, to było bardzo widoczne. Nie przespacerujesz się tak łatwo nad, nad, <laughs> nad tym pytaniem, nad tą odpowiedzią, bo to, że Rosja zawsze była groźna, to wiesz, to, to, to mógłby rzeczywiście powiedzieć ktoś dużo mniej kompetentny od ciebie, a jednak od ciebie będę oczekiwał no właśnie wyjątkowej osoby z wyjątkową wiedzą, doświadczeniem też intuicją. No bo już dzisiaj bez dostępu do tajnych informacji, ale jeszcze przed chwilą tak, plus ta intuicja, która zostaje, jak sądzę, z człowiekiem na, na zawsze po tylu latach służby w wywiadzie wojskowym, no to doprecyzuję i zapytam cię, na ile Rosja jest dzisiaj dla nas militarna? Groźna dla Polski. Na dzień dzisiejszy? Tak. Uwikłana w ten konflikt na Ukrainie jest, jest najmniej groźna, ale. Mniej niż przed wybuchem przed wojny. Przed wybuchem, ale ona zdobywa kolosalne doświadczenie na tej wojnie. Nie wiem, jak się ta wojna zakończy. Nie wiem się, kiedy ta wojna zakończy, jeśli będziesz mi pytał o to pytanie. Natomiast wiem, że Rosja po tej wojnie będzie zupełnie inną Rosją, jeżeli chodzi o te kwestie militarne. To na pewno. Jak to? E, ona już w tej chwili to z, z takich nie jakichś tajnych informacji, tylko z takich, których teraz badam, jako zwykły, zwykły analityk, taki e, cywilny, e, to e, przygotowuje swoje struktury, już przygotowała swoje struktury i one działają do tego, żeby zdobywać doświadczenia na tej wojnie. Ona zna swoje ułomności. Ona bardzo, ludzie, którzy się na tym znają w Rosji, piszą może nie w takim mm, propagandowym nurcie, ale takim bardziej racjonalnym. Ale takim bardziej. Wojskowo-analitycznym, akademickim, nawet, to widzą problemy, definiują bardzo precyzyjnie. Ty Ale, czy, czytasz tych ludzi? Tak, czytam, czytam, bo to jest coś, coś fascynującego mnie. Natomiast e, e, pro, pro, projektują to, co trzeba zrobić, mimo tych problemów, które mogą oni, oni sobie na przykład zdają, że pewnych rzeczy nie przeskoczą. Zdają sobie z tego sprawę że nie będą nie będą mogli dorównać technologicznie Zachodowi na przykład. Ale znają sobie sprawę, że Zachód jest podatny na pewne czynniki, które mogą realizować militarnie albo przy pomocy przy pomocy tych, tych zagrożeń militarnych. Rosja odchodzi od kwestii wojny. W ogóle wojna w Rosji jest dosyć w takim znaczeniem. Nawet to co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, my to nazywamy wojną, a Rosja to nazywa dalej Opracę operacją specjalną. specjalną. Oni też nawet zmieniają w terminologii, że to nie, będziemy, nie będzie dekad wojen, tylko dekad konfliktów i musimy się do tych konfliktów przygotować. Ten konflikt, y, którym elementem jest ten konflikt militarny, czyli ta wojna kinetyczna, kinetyczna jest tylko elementem, y, który jest, będzie, będzie realizowany, ale to jest szereg elementów. Rosja sobie zdaje z tego sprawę, że przyszłe konflikty, które na pewno będą realizowane z Rosją, przeciw Rosji, czy Rosja będzie realizowała, to będą konflikty, w które będą angażował całe państwo rosyjskie, a to już coś znaczy. Nie tylko wojsko. Dokładnie. Całe państwo. Więc całym, państwo całą sobą będzie, będzie realizować pewne, pewne czynniki i to, i to będzie... To, I oni zdają sobie z tego sprawę ze względu na to, że te zasoby, które posiadają w stosunku np. do zasobów zachodu, to, to nie jest też coś dużego, więc będą musieli grać na naszych deficytach. Jak oni te deficyty zdefiniują, no, to będziemy to patrzeć, na co oni zwracają uwagę i, i w co celują. My też musimy się do tego przygotować, żeby się, co, żeby się do tego, żeby, żeby się tam przeciwdziałać. Jeśli Państwo od, od kilku miesięcy, no od kiedy jest na emeryturze, bo wcześniej tego nie robił, bo nie istniał publicznie, bo nie mógł istnieć yy, Maciej, Maciej Korowa, analityk wojskowy, wcześniej był oficerem wywiadu wojskowego, ale od kiedy nie, nie jest, to, 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 to publicznie na przykład prezentuje swoje e, analizy czy, czy raporty, swoją diagnozę sytuacji na froncie, to może Państwo zauważyli, wyczuli, że yy, właściwie pochyla się prawie wyłącznie nad yy, ruchami Rosjan, nad analizą sytuacji w wojsku rosyjskim bardzo stronisz od tego, żeby mówić o ruchach ukraińskich, bardzo stronisz od tego, żeby mówić o wojsku polskim, bo wiesz, że Zwyczajnie, powiem to wprost. Rosjanie Ciebie słuchają i no, czytają. No oczywiście, tak samo jak ja słucham ich, oni słuchają mnie. Czyli nie chcesz podpowiadać. No nie, nie chcę podpowiadać, bo no, tak czy inaczej pewna wrażliwość jest i, i, i nawet jeśli coś takiego się mówi, to, to się, ja bym słuchał takie, takie osoby. No bo y, wyobrażam sobie, że tak, ty jako y, oficer wywiadu y, czytałeś. Analizowałeś źródła na przykład nie wiem, e, rosyjskich blogerów, rosyjskich analityków, rosyjskich byłych żołnierzy? Czytałeś i wyciągałeś z tego jakieś wnioski? Oczywiście, uzupełniając to swoje informacje niejawne. No tak, no nawet teraz a, anegdotę mam, że kolega mój przy, przyjaźnie się z wieloma żołnierzami, bo przez ten czas te, te służby te, te przyjaźnie cały czas zostają. I on mówił, dobrze, że jesteś na emeryturze, jesteś w rezerwie, więc jak będzie wojna, to, czy to będzie jakaś sytuacja, to wezmę cię jako rezerwistę do, do mojej brygady i będziesz moim oficerem. I ja mówię, wiesz co kolego, ja swój taki wojskowe życie, w, jeżeli chodzi o kwestie dowodzenia w stylu natowskim, skończyłem na poziomie dowódcy kompanii, więc mimo, że mam, jestem podpułkownikiem, tak z wojskowego punktu widzenia, z takiego naszego tutaj... To bardziej nie, porucznik, no tak, kapitan no, jest taki może troszeczkę przechodzony. E, natomiast spokojnie sobie poradził pułkiem rosyjskim, bo dowodzić, dowodzić bo dałem te regulaminy i czytałem, więc. więc Czyli paradoksalnie ten... może więcej wiesz o organi organizacji armii rosyjskiej. <grych> tak, niż tak. Ale to był mój zawód i to jest moja pasja, także że to odrobi. To, to Ale nie tylko rosyjskiej, e, e, białoruskiej bardziej, bo Białorusinami się wcześniej za, zacząłem interesować niż. Niż Rosjanami. Bardziej sobie cenię armię białoruską mimo Naprawdę? wszystko. To jest bardzo taki zaniedbany, ale oni są lepiej poukładani w pewnych kwestiach. Ciekawe rozwiązania mają no, w niektórych, niektórych, kwe, niektórych kwestiach wojskowych, w zasadzie można powiedzieć unikalne. Oni niby są w tym cieniu rosyjskim, ale potrafią coś z tej swojej. to Białorusini to tacy, jak mówi się, Niemcy zachodu, tak? Niemcy wschodu. Niemcy wschodu, Niemcy Wschodu. I u nich jest ten porządek. Ten w cudzysłowie rosyjski bardak. Nie dotyczy tak naprawdę Białorusi. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłeś na Białorusi. Byłem raz przez kilka godzin z oficjalną wizytą. Pamiętam wtedy jeszcze jako młody reporter telewizyjny. To był jakiś kongres gospodarczy, polscy, polski biznes z premierem Pawlakiem. Bo w Mińsku byłem kilka godzin i wracałem. I jakie wrażenie? Bardzo czysto i bardzo czysto na ulicach. Rzeczywiście widziałem taki istotnie porządek, muszę przyznać. Tak, oni są bardziej podobni pod tym względem. To to jakbyś był w Polsce, tak naprawdę. Jest to bardzo, bardzo, cie, bardzo ciekawe. Natomiast pod względem militarnym oni też są tacy porządni i poukładani, bardzo systematyczni. I bardzo mi, bardzo mi na przykład w pracy interesowało, że jak, Rosja, jak Rosjanie coś przekazywali Białorusinom, i Białorusini to wprowadzali do siebie, to mogłem to zobaczyć, jak to naprawdę dobrze może być wprowadzone. Bo na przykład miałem jakby w. Wydźwięk, jak Rosjanie to robią i tam im coś nie wychodziło. Natomiast Białorusini to, na, to im to wyszło. To jest, nie, nie chcę zdradzać szczegóły, ale no, y, to też świadczy o pewnej kulturze y, sztabowej, kulturze wojska. Oczywiście te woj, wojska są dosyć takie podobne w tych pewnych kwestiach i korupcji, i pewnych, pewnych innych takich do, doznań, chociaż same wojsko białoruskie jest mniej skorumpowane niż rosyjskie. Ale no, są takie fajne niuanse dla, takiego, dla takiej osoby, która jest fascynatem tego wszystkiego, co jest związane z, z armią. To jest ciekawe doświadczenie. No, to, to bardzo unikatowe informacje i opinie, bo nie mamy zbyt wiele okazji, żeby w jakiejś polskiej przestrzeni publicznej. Czytać, orientować się, dowiadywać, co się dzieje wewnątrz armii białoruskiej, rzeczywiście, bo rosyjskiej może trochę się pisze i, i trochę czytamy o białoruskiej pewnie mniej. Rozumiem, że podczas swojej służby wielokrotnie y, realizując obowiązki służbowe, bywałeś na Białorusi. Nie bywałem na Białorusi. A bywałeś w Rosji? Nie bywałem w Rosji. Rozumiem. I tej wersji się będziemy trzymali. Pytałem o to, czy oglądają, czy śledzą, czy czytają, że tak powiem, kiedyś jeszcze partnerzy, dzisiaj przeciwnicy, bo wiem, że w wywiadzie nie używacie słowa wrogowie ze wschodu, takich jak, jak, jak ty. To, to jest pewnie źródło informacji także dla, dla obcych wywiadów, dla SWR, czyli wywiadu cywilnego rosyjskiego, dla, dla GRU, czyli wywiadu wojskowego rosyjskiego takie wypowiedzi ludzi, którzy są świetnie zorientowani jak ty, mogą to być jakieś wskazówki dla nich. Dlatego musicie ważyć słowa. Tak, ale to też jest e, pewnego rodzaju może być gran e, z, e, z naszej strony. Może to, e, że ja coś takiego powiedziałam, nie muszę to rozpatrywać, czy to nie jest jakaś dezinformacja albo gra. Gra wywiadowcza. Więc tutaj takich e, zagrywek i różnych innych rzeczy można interpretować bardzo, du bardzo dużo. Mhm. Więc, e, więc... Nic nie jest takie, jak się, wyda jak, jak się takie, wydaje. Jak wydaje. No dobrze, słuchaj, to tr po, po, chciałbym trochę o tej białoruskiej armii, bo to rzeczywiście ciekawy i tych okazji nie ma zbyt wiele. Były takie, takie sugestie, że, że ta armia białoruska, właściwie dlaczego armia białoruska się nie włączyła do tej wojny, to, bo były takie sugestie, że na przykład mm, Łukaszenka świetnie rozgrywa Putina, to znaczy wiadomo, że oficjalnie szczeka, tak jak mu Putin każe, biega tam, gdzie Kości mu Putin rzuci. Nawet trochę celowo obraziłem kartoflanego dyktatorka z Mińska, to nie było przejęzyczenie, Ale na przykład nie był pewien swojej armii, nie był pewien tego, że jak mu, że trochę się bał wydawać jakieś poważne rozkazy, bo jak wyda jakiś rozkaz, to boi się, czy wojsko go na pewno posłucha. Co wiemy na ten temat? Wiesz co, no armia białoruska nie jest zbyt liczną armią. No właśnie. To nie jest armia, która by zrobiła jakąś przewagę, może nachałasowałaby, może by... Z... Z, zrobiła y, jakąś pro, pro, prowokację, ale w, w stosunku do sił ukraińskich, bo tutaj mówimy, mm -hmm. no to, to nie jest armia, która by zrobiła im jakąś większą krzywdę, a więcej by Łukaszenka na tym stracił. A to jest Zresztą, pamiętaj, że Łukaszenka swoją władzę na Białorusi oparł na kilku tezach. Jedną z nich to, że jeśli jest u władzy, to nie będzie na Białorusi wojny. I on bardzo często to pod, po Powtarza, a w trakcie tych manifestacji, no to mówić, że gdyby nie on, to byłoby tak jak na Ukrainie. I to jest pewien pakt zawarty z, z, z siłownikami tymi białoruskimi. Bo, bo władza Łukaszenki też nie jest taka, wiesz, absolutna. On też zresztą on scedował na przykład. Swoje obowiązki, jakby mu się stało, tej Radzie Bezpieczeństwa, fakt, że tam zasiadają też członkowie jego rodziny, ale w, w, scedował właśnie na, ty, na, ty, na tych siłowników, e, e, bo ma z nimi taki pakt, że utrzymuje ten, 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 ten dystans między nimi a Rosją. Bo oni też sobie zdają, ci siłownicy, mówię też o wojskowych, ale i o służbach, o wszystkich takich elementach siłowych, że gdy ich Rosja wkłonie, to nie będą tylko częścią Wielkiej Rosji, a tak są u siebie na Białorusi i coś znaczą. To też jest dla nich bardzo ważne. Mhm. A gdyby on wydał rozkaz swoim dowódcom, e, Łukaszenka, w wymarszu na Ukrainę, to ma pewność, że go posłuchają? To jest dosyć karne wojsko i gdyby była taka sytuacja, że trzeba byłoby ruszyć, ale mówię, to Łukaszenka musiałby naprawdę bardzo mocno zmotywować, zmotywo dlaczego chce to robić, mhm. ponieważ to się kłóci z jego paktem, który jest Rozumiem. między społeczeństwem i nim, a szczególnie tymi, tymi, tymi żołnierzami. No. Moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, żeby wydał taki rozkaz. Żeby wydał w ogóle taki rozkaz. Mhm. Czyli będzie robił wszystko, żeby dotrzymać słowa, żeby nie było, żeby nie było zaangażowania w wojnę. Białoruś w wojnie jest, nie jest po myśli Łukaszenki. Czyli terytorium owszem, poligony owszem, transport owszem, logistyka jak najbardziej. Szkolenie, szpitale, zaopatrzenie, wszystko tak, ale nie, nie, nie zaangażowanie się. A jaką władzę nad wagnerowcami ma Mińsk? Trudno powiedzieć, to zobaczymy, to jest straszna mgła wojny teraz po, po, po ewentualnej śmierci Prigorzyna. Jesteś pewien, że on żyje, czy że nie żyje? Słuchaj, już go raz zabili, ja uważam, że to trzech razy sztuka, ale nie, żartuję. No wszystko wskazuje, że nie żyje, tak? natomiast no, zobaczymy, co się będzie z Wagnerem działo. Na razie te ruchy są jakby zamrożone, nie ma jakichś gwałtownych ani buntów, ani niczego, więc albo zabito go w momencie, kiedy stwierdzono, że już jest dogadane wszystko, jest przejęte, więc on nam nie jest potrzebny. Albo on dalej żyje i dlatego nie ma żadnych gwałtownych ruchów i czy, na, czy w zasobach Wagnera. Wiesz, no Prigorzyn, jeśli tak odchodzimy już do Prigorzyn, Prigorzyn był ważny pod tym względem, że on nie tylko miał tą grupę Wagnera, ale on uczestniczył w wielu operacjach tych specjalnych, czy, czy w wyborach w Stanach Zjednoczonych jego zasoby były wykorzystywane. Przecież te farmy troli, innych elementów, które były wykorzystywane. Tu całą logistykę e, operacyjną e, oparto właśnie na jakichś zasobach Prigorzyna. Tak samo Brex i inne, więc on miał tą wiedzę i zasoby w, w, na świecie, które są w tej chwili dla Rosji, dla służb rosyjskich bardzo, bardzo potrzebne, ponieważ im się zamknęły pewne możliwości, które spowodowały sankcje. A Prigorzyn nadal może ma pewne e, możliwości, żeby mm, do, dolewać tego paliwa operacyjnego, a tym są pieniądze, właśnie poprzez różne te swoje zasoby w Afryce, w, na Bliskim Wschodzie. Czy my w Polsce powinniśmy się obawiać zagrożenia ze strony terytorium Białorusi? Celowo nie używam słowa ze strony Białorusi, ze strony wojsk białoruskich, ale czy z tamtego kierunku geograficznego. No bo są wagnerowcy. Dużo się o tym mówiło, nasi politycy najważniejsi mówili o zagrożeniu z, z, z powodu wagnerowców. Polski minister spraw wewnętrznych przed chwilą jeszcze wyrzucał wagnerowców z, z Białorusi, bo wzywał Łukaszenkę, żeby ich wypędził, mówiąc to w, w towarzystwie ministrów spraw wewnętrznych, zaprzyjaźnionych krajów, głównie bałtyckich. Więc pytanie, czy ze strony Białorusi? No oczywiście migranci, którzy byli zapraszani przez reżim na terytorium Białorusi, służby graniczne czy inne służby białoruskie. Przerzucały czy nawet wypychały często tych biednych, pewnie częściowo niezorientowanych ludzi, częściowo nie, na naszą granicę. Więc nie pytam konkretnie o zagrożenie ze strony Armii Białoruskiej, ale jakby z, gie, z kierunku Białorusi. Jak, jak ty, świetnie zorientowany w tym temacie człowiek, przed chwilą jeszcze z dostępem do niejawnych informacji widzi zagrożenie ze strony Białorusi? To jest niestety hub, który będzie. Hmm poromieniował tymi zagrożeniami. Niekoniecznie samą Białorusią, czyli tymi, tym armią, chociaż ona też jest częścią tych, składowo tych zagrożeń, ale to będzie pewnego rodzaju hmm, hub, gdzie Rosja będzie w, w, naciskała, czy to na kraje bałtyckie, czy na nas. I hmm, Tego nie wyzbędziemy się, póki nie zmieni się nastawienie Białorusi. Z tej orbity rosyjskiej a przejdzie na bardzo tu samodzielną, demokratyczną. Kiedy to nas są też trudno powiedzieć. No Na razie jest jak jest, więc e, póki Białoruś będzie w tej orbicie, e, te zagrożenia, szczególnie, e, że m, m, Rosjanie wielokrotnie ćwiczyli przerzuty wojsk, e, czy projekcje sił na Białoruś, tak słynne zapady e, co parę lat, które nas, e, które nas me, medialnie i wojskowo straszyły. To będzie, to będzie cały czas realizowane, po jakby się ta wojna nie skończyła, wrócą z powrotem tego typu projekcje siły, żeby wymagać na nas zaangażowania czy też tego wy, wyciągania strachu, tak jak mówiłem, bo to jest strategia, strach. Ale my musimy patrzeć, jak ten strach wygląda, żeby go rozumieć, i zredukować go do poziomu problemu, którego trzeba rozwiązać, żebyśmy nie, nie, ten strach na, nas nie paraliżował. Więc ten Białoruś będzie tym promiennikiem tego strachu, przynajmniej z perspektywy Rosji na nas i na to trzeba się przygotować. Gdzie jest tak bardzo blisko polskiej granicy poligon, po, poligony białoruskie w Brześciu? Dobrze pamiętam? gdzieś bardzo Są w zasadzie dwa najbliższe poligony, to jest poligon Brzeski zwany też Sahara, to jest na południu od Brześcia, w zasadzie wzdłuż naszej granicy. To jest kilka kilometrów tak, od nas. No w zasadzie no, nawet 100 metrów. O, czyli już przy granicy. Tak. I to jest poligon wykorzystywany przez, przez dowództwo, przez służbę specjalne SSO, czyli służbę operacji specjalnej, przez brygadę, która stacjonuje w, w Brześciu i jest też poligon Gorza, to jest na północny wschód od Grodna. Bliżej granicy, bliżej granicy litewskiej. Tam Litwini mają też właśnie tak blisko, mniej więcej ten poligon. Tak, i to jest poligon brygady zmechanizowanej z, z, z Grodna. Wyobrażam sobie, że takie poligony, taki poligon na przykład w Brześciu, i to, co tam się dzieje, to jest idealny cel operacyjny dla służby wywiadu wojskowego. Wszystkie poligony są celem. No to, ale taki pod nosem w szczególności. No, Bo tam no, to... się mo może pojawić bezpośrednie zagrożenie. Mogą zebrać tam wojsko i w którymś momencie chcieć przez przypadek. Na tych poligonach zazwyczaj są realizowane ćwiczenia, na które oni chcą, żebyśmy widzieli to. A, okej. Okay. No jak robisz pod, pod oknem komuś hmm. imprezę. To chcesz, żeby on to, widział, że, to, że się że dobrze, dobrze bawisz. Że się dobrze bawisz, tak. Hmm. No to po to są te rzeczy. Oczywiście tam są też prowadzone zwykłe zajęcia y, y, wojskowe, takie jak strzelanie i te inne rzeczy. Prosta żołnierska robota i, 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 i życie żołnierza. Natomiast jeśli są tam jakieś ćwiczenia, to jest po to, żeby nam pokazać coś. Hmm, Najciekawsze rozumiem. są te ćwiczenia, na, na, na których nie możemy zobaczyć, czyli te, które są e, na poligonach rosyjskich i, i głęboko w terytorium. Bez wskazywania miejsc e, bywały takie sytuacje, że polskie wojsko, służba wywiadu wojskowego wiedziała, co się dzieje na tych ukrytych poligonach? Oczywiście. Za pomocą, za pomocą informacji zbieranych na różne sposoby. Dokładnie. Mówiąc ogólnie. Ogólnie. Okay. To teraz wskazówki dla. No bo dzisiaj łatwo możesz to, możesz to robić siedząc już po drugiej stronie barykady publicznie. Skoro zagrożenie ze strony Białorusi jest tak ważne i na lata rozłożone hmm. i może promieniować długo i będą to rozgrywać tak długo, jak tam będzie dyktatura, jak się reżim nie zmieni, to jak, myśmy, jak my powinniśmy się na to przygotować? znaczy, może powinniśmy tam zwyczajnie, wiesz, jakoś tak twardo postawić zwyczajnie na wojsko w tej części Polski, jakieś twa, jakaś twarda, stała obecność, stałe garnizony, stałe patrole. No już dzisiaj strzelcy wyborowi wybierają się na spacery do lasów, co widzimy w żartobliwy sposób jest to podawane przez, przez nasze władze wojskowe i słusznie, że o, tym, że o tym słyszymy. To jak powinniśmy się zabezpieczyć przed tym zagrożeniem, o którym wiemy? Że jest i że długo będzie. No dobrze robimy. Musimy. Pamiętaj, że Rosja atakuje tylko słabych. Jeżeli będziemy silni i będziemy mieli ten potencjał, bo ten potencjał militarny liczy się właśnie przez te czołgi mityczne, o których, o tak. których mówimy, to mówiliśmy na samym początku. To jeżeli ten tych ilości będziemy mieli na tyle, że Rosji się nie będzie opłacało nas atakować e, konwencjonalnie, no to będzie szukała na pewno innych sposobów. To nie, to nie, nie ma dwóch zdań. Albo innych kierunków. Nie wiem, kierunków, kierunków u nas nie ma zbyt dużo. Czyli, do, do, czyli do. zawsze my będziemy... Zawsze, żeby, żeby... Rosja traktuje mimo całego pogardliwego przekazu medialnego, takiego propagandowego, to jednak traktuje nas jako jednego z... Kluczowych zagrożeń, które tutaj ma, bo ona wie, że jak Stany Zjednoczone będą gdzie, gdziekolwiek indziej zaangażowane, to tutaj pozostanie Polska ze swoim jakbym potencjałem, a ten potencjał w oczach Rosji rośnie. Czy mówię, nie, 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 nie chcę tu wnikać w kwestię, czy armii tyle, czy nie tyle, to jest zupełnie inna historia. Natomiast bardzo ważne jest budowanie zdolności tych rozpoznawczych, wywiadowczych. Bo e, o tych indykatorach, co mówiliśmy wcześniej, o tym, że coś się zmieniało, zmienia i my już pracowaliśmy nad tym, e, to właśnie świadczy o tym, że potrafimy dobrze zdefiniować te zagrożenia e, i zabezpieczyć się prze, prze, przed tym. E, w najbliższych dziesięcioleciach e, będziesz uzyskiwał nad przeciwnikiem, na potencjalnym przeciwnikiem przewagę, nie ilością dział, które są policzalne, ale informacją o tym, jak dane działa, trzeba najbardziej efektywnie je wykorzystać. A przy takim natłoku te, tej informacji, jak mówiłem, już same tylko zbieranie informacji poprzez źródła osobowe bardzo cię ogranicza. Musisz mieć zupełnie inne narzędzia też równorzędne, które uzupełniają się nawzajem. Chyba, że to jest Głównodowodzący Armii Białoruskiej, czy głównodowodzący Armii Rosyjskiej, jednocześnie po cichu współpracuje na przykład z wywia polskim wywiadem wojskowym, ale to jest jak z dobrego filmu i trochę marzenie. Znaczy, byłoby super, żeby tak było, ale rozumiem. Mm, wszystko przed nami. Wszystko przed nami. A no właśnie, tak a propos. E Nielegałowie to jest takie najcenniejsze wywiadowcze aktywo, które można sobie wyobrazić, kto, no nie tylko czytelnicy książek Sewerskiego, szczególnie pierwszej pod takim tytułem, wiedzą o tym, że to jest takie cenne aktywo wywiadowcze, pewnie takie premium, najważniejsze, najcenniejsze i domyślamy się, że wywiad cywilny takie ma, wojskowy też? No zapewne ma każdy wywiad, który się zajmuje zbieraniem informacji, ma, co, ma taką formację, która jest specjalnie dedykowana do takich działań, ale to jest, jeśli można porównać, w, 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 w wojskach specjalsów na przykład, i w wojskach coś takiego istnieje. Elita. Elita, to nie, nie legało w każdej służbie jest taką elitą. I, i gdybym pracował w tego, tego typu formacji w, w służbie, to na pewno tutaj nie rozmawiał. Nawet na emeryturze byś w ogóle to, w, nie, to jest nie, zbyt nie, cenne to, aktywo. Zbyt cenne aktywo, zbyt ważne. Ludzie, którzy się tym zajmują, posiadają. Unikalną wiedzę. W zasadzie, kto pracuje w tym, w tym zagadnieniu, w zasadzie nie powinien odchodzić do innych zagadnień. Bo raz budujesz zupełnie inny warsztat, który, który musi być do tego wykorzystany. Ja osobiście tego nigdy nie robiłem. Osobiście też nigdy nie pytałem, bo to też pewna higiena pracy musi być zachowana. Im mniej wiesz, tym mniej, krócej się przysłuchuję. Na zasadzie need to know. I, ale to jest. I jaki sposób jest to robione, też nie wiem, bo nie byłem do tego jakby szkolony mhm. nie mam takiej wiedzy. Natomiast to jest coś, co jest taką solą tej, tej pracy, ale nie jest najważniejszą. To jest też jakiś element, który pozwala weryfikować układanki, układanki tak? mhm. No, a tak jeszcze dla niezorientowanych, jeśli ktoś w pierwszy raz w życiu usłyszał to określenie, jaka jest definicja nielegała? Kto to jest? Nie to jest oficer wywiadu. Właśnie nie lubię powiedzenia, bo w, w, w mediach wa z w walczę z tym, żeby nie mówić o nas agenci. Agent to jest agent. W który jest zwerbowany. Czyli to jest obcokrajowiec, który dla oficera pracuje. Tak, to jest, to jest ogólnie, można tak, tak powiedzieć. Natomiast my wszyscy pracujący dla Polski, to jesteśmy oficerami Czy Jesteście wywiadu. kadrowymi oficerami, czy jesteście pracownikami, funkcjonariuszami tej służby? Tak. Nie mówi się o was agenci, bo tak się mówi w Ameryce. Agent Ameryce. FBI tak, tak. to jest oficer FBI. A, oficer FBI. A u nas nie. U nas tak. ten, o który o, o, państwu się wydaje, że oficer, że agent wywiadu, ten amerykański, to de facto w Polsce to jest oficer tego wywiadu. Tak. Ty jesteś się... oficerem. Mamy polskie słownictwo tak polskie jest. terminologie nie jeszcze przedwojenne tak, no właśnie. nie ma, nie było agentów wywiadu tylko byli oficerowie departamentu Drugiego, drugiego. Sztabu, tak. sztabu generalnego, i tam z tego się wywodzi u nas słowo oficer wywiadu. I uważam, że to jest naj, najbardziej tak. odpowiednie słowo adekwatne. Ten nielegalny to jest oficer wywiadu? Oficer wywiadu działający pod przykryciem. Można to porównać do filmu, właśnie też rozmawialiśmy, czy jakieś filmy tak. czy tego to infiltracja jest hmm. idealnym przykładem, jak się takiego oficera robi. Uh, e, e... I coś takiego też jest robione przez, przez Przynajmniej tak mi się wydaje, bo mówię, nie, nie ja uczestniczyłem, nie, nie pracowałem przy tym. Czyli to nie jest taki oficer, który wyjeżdża, oficer wywiadu, który wyjeżdża na przykład na placówkę do polskiej ambasady pod przykryciem, czyli zalegendowany jako, nie wiem, radca handlowy i jest radcą handlowym, rzeczywiście realizuje obowiązki radcy handlowego, a przy okazji jest oficerem wywiadu i zbiera informacje. Nie, to jest ktoś jeszcze głębiej zaszyty, ktoś, kto na przykład ma, nie wiem, nawet obywatelstwo takiej, na przykład Białorusi, tak? Czyli ktoś głęboko zakamuflowany, nie pod przykryciem takim delikatnym, tylko zaszyty w tkankę społeczną tego kraju, tak? Wiesz, dlaczego lubię i lubiłem pracę w wywiadzie? Dlatego, że cię ogranicza tylko wyobraźnia. Więc to takie, jakie tutaj dajesz ograniczenia, albo mówisz, że tak jest, to ja mogłem powiedzieć, że tak jest, albo tak nie jest. W wywiadzie nie ma czegoś takiego, że czegoś nie można zrobić, tylko kwestia jak do tego dojść. Rozpisujesz sobie ile tych problemów musisz rozwiązać, żeby dojść do tego danego celu. I suma rozwiązanych tych problemów daje ci efekt. E, e, tak, jeszcze tak jest, e, w, inna taka, e, sugestia mi wchodzi do głowy, że e, w wywiadzie też musiałam przestawić swój umysł na pracę e, pod presją porażek. Mówi się, że nie ma porażek, że jak są porażki to gdzieś tam jest napisane, napisane w gazecie i to jest po prostu porażka służby, ale pracując jako oficer tych porażek takich nieudanych prób, nieudanych jakichś rozwiązań operacyjnych, czy nieudanych analiz, które szedłeś tą ścieżką przyczynowo-skutkową, a później okazało się, że obrałeś zły kierunek na złych, na złych parametrach, prawda, więc tych porażek w w tej pracy w mgłą wojny jest bardzo, bardzo dużo. I człowiek taki młody, który przychodzi do takiej, do takiej służby, który jest nastawiony tylko i wyłącznie na sukces, bardzo szybko może się załamać. Bo o sukcesów jest mniej niż porażek. Dokładnie. Mi jeden uczący mnie oficer wywiadu mówił, że ty musisz cały czas dążyć do tego, żeby realizować spotkania, pracować, robić i tak dalej, I powiem ci szczerze, że na dziesięć takich prób, dziewięć okaże ci się nieudanych, nie dopiero jedna ci się uda. Yy, I to też jest tak, że musisz nastawić swój umysł na nieustanne jakby pokonywanie tych, tych nie, 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 nie że masz problem, bo dojście do tego już stwarzały ci problemy, ale w pewnym momencie, nawet jeśli to zrobiłeś, też ci nie wyszło. I tak się zastanawiasz, czy ja może źle, może ja się źle do tego zabieram, może ja się do tego nie nadaję. Ja Miałem bardzo dużo takich wątpliwości. wątpliwości. Szczególnie jak jest dosyć intensywna praca i, i tych spraw jest dosyć dużo. Ale no, trzeba się prze, przełamać i nauczyć się z tych e, porażek, tych małych nieudanych podejść, podejść e, szukać jakichś jakieś, e, e, wniosków. E, czasami jak masz tych dużo i jest bardzo jaki ciężki dzień, coś nie wychodzi, jakaś tam operacja czy jakieś tam działanie, i sobie siedzę tak z kolegami też przy kawie i, i mówię, no, potrzebujemy jakiegoś lokalnego sukcesu, żeby poprawić tam samopoczucie. No to ten szukamy tych czasami lokalnych sukcesów, jak to się mówi w wojsku. I, e, i to, to bardzo pomaga, ale no, trzeba się przygotować na to. Więc wszystkim myślącym o wywiadzie, że to jest takie dosyć romantyczne służba, bo jest ma swoje, swoje e, uroki, ale też ma ten e, właśnie ciężkich kawałek ziemi, którą trzeba zrobić, się pobrudzić i czasami bez satysfakcji. Codzienna orka, a nic nie wyrośnie na tym polu. Może być taka sytuacja. Wiele takich rzeczy miałem w życiu, że zasobów zużyłem bardzo dużo, a kompletnie nic z tego nie wyszło mhm. i to było bardzo depredujące. Szczególnie ambitnym, ambitnym osobom. Zatem tak? mhm. so, pytanie możesz bardzo krótko na nie odpowiadać. Tak mówisz o tych dziewięciu podejściach, dziewięciu nieudanych, jedno udane. To mogłeś mieć na myśl, na przykład, werbowanie ludzi. Tak, to ten przykład, ale to nie tylko o to chodzi, z, bo werbowałeś. Zdarzało mi się. Okay. I z sukcesem i bez. No, to tak, jak mówiłeś. Tak, jak mówiłeś, 9 na 10. Dobrze. No dobra, powiedziałeś coś bardzo ciekawego, co mnie, co mnie zaintrygowało: za o tym, że ta wojna to dla Rosjan jest, że oni się bardzo na tym uczą, że to jest bardzo. taki poligon, z którego już wyciągają wnioski, które sprawią, że będą mocniejsi. Mhm. Bo my na to podpatrzymy często tak, że oni, są w tej chwili, że oni się w tej chwili mocno osłabiają, że oni się wykrwawiają, że, że Ukraińcy sprawili przez swój bohaterski opór, że oni są coraz słabsi. Rosjanie. Ale Ty patrzysz na to też w taki sposób, że oni Rosjanie wyciągają z tego lekcje, na, na, na bazie mm. których się będą uczyli, tak? Tak. I to i ja bym może powiedziałeś mocniejszy, ja powiedziałem mądrzejszy okay. bardziej. Tutaj bym szedł okay. w tą, okay. z tą spra sprawę. Bo, bo są słabsi. Teraz na pewno szczególnie mówimy, że mówimy o kontekście militarnym, bo straty są duże. Straty tym bardziej teraz, kiedy Ukraina mocno naciska i, 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 i w zasadzie. Rosjanie y, idą po, po krawędzi swoich możliwości, jeżeli chodzi o, o obecny jakby stan armii. Oczywiście mogą jeszcze coś tam uruchomić, ale nie wiem czy to uruchomią. Na przykład mobilizację? Kolejną i, i już taką bardzo restrykcyjną w stosunku do swoich obywateli, a także do gospodarki państwa. Pamiętajmy, że mobilizacja to jest też wyciąganie z osobów z gospodarki państwowej, specjalistów, y, ludzi, którzy odpowiadają za funkcjonowanie Gospodarki państwa. Czyli jak tego gościa wyciągnę z tej fabryki, to może będzie żołnierzem dodatkowym, ale nie będzie go w tej fabryce, więc ta fabryka nie będzie tak efektywnie tak produkować. Naj... Ogólnie tak najogólniej można powiedzieć. No, są, y, są ludzie z, z tego świadka osintowego, którzy akurat to bardzo dobrze analizują i, i, i czytam ich, i to widzę. Ja nie jestem specjalistą akurat w tej dziedzinie. Y, natomiast to jest jakiś bardzo ważny element, y, który, który, który świadczy o tym, że Rosjano jest w tej chwili na takich Krawędzi, Ta a wojna trwa bardzo długo dla niej. A, a kiedy? Znaczy inaczej, czyli, czyli oni są na krawędzi, czyli możliwe, że taka powszechna i restrykcyjnie przestrzegana, surowo pilnowana mobilizacja się wydarzy. Tak lub nie, może się wydarzyć, lub nie może. Ile dajesz szans, że się wydarzy? 50%. 50%. Czyli są na granicy tego, że tak. przed decyją. oni mają wybory nie tak, tak długo. Myślisz, że przed wyborami tego nie zrobią, żeby Putin nie zniechęcił do, do głosowania na jedną Rosję? Ja myślę, że może być e, sytuacja taka, że e, Rosjanie mogą e, e, przegrać tę wojnę nawet. W sensie takim Ukraińcy mogą odzyskać Zaporororze e, i w zasadzie będzie status quo, co mieliśmy przed e, 24 lutego. E, nie wiem, jak Rosja wtedy zareaguje tak do końca. No teraz trudno mi definiować. No, nie mam dostępu do tych indykatorów, które były Który wcześniej. które miałem wcześniej. Natomiast wiem, że Rosja w tym momencie konsoliduje, Ukraina konsoliduje swoją władzę. W zasadzie zabicie Prigorzyna stawia Putina przed takim taką sytuacją, że jego słowo, bo on przecież Pytgorzonowi dał słowo, że nic mu się nie stanie, tak? Zaprosił go do Dokładnie. Pałacu Senackiego na Kremlu razem z dowódcami, omówili sobie po męsku problemy. Przyknę, przy, dali sobie, przyknęli sobie e, e, przyjaźń, czy tam męską przyjaźń tak. i każdy się rozszedł w swoją stronę, a tu nagle taka sytuacja. Ale wcześniej Prigorzin zdradził. Dobrze. Putin powiedział, bo to było wyciągane ostatnio, że gdzieś w wywiadzie telewizyjnym lata temu powiedział, czego pan nie... Generalnie wybaczam, ale czego pan nie wybaczy? Nigdy nie wybaczam zdrady. Z tym, że Prigorzyń tak naprawdę nie występował przeciwko Putinowi. On nigdy nie powiedział do Putina. On bardziej chciał podejść do Putina i powiedzieć... Panie Putin, coś Oigu, się. Gerasimow, zrób z nimi porządek, to tak, tam jest problem. Tak, tak dokładnie. I tak, tak, tak to mniej więcej wyglądało. Może Putina. Tamta ekipa przekonała, że to jest przeciwko niemu. Nie wiem, to, to jest trudne do określenia. Pisałem trochę o mgle wojny na, na ten temat takich moich tez. Ja uważam, że Prigorzyn był bardzo potrzebny ze względu na te swoje zasoby. Tak jak mówiłem, jego śmierć mogła spowodować, że te zasoby już są jakby przyklepane i są możliwości, żeby je przejąć. Przejdź. Ale Putin postawił się przed taką sytuacją, że każdy następny buntownik już się nie zatrzyma na rogatkach Moskwy. Już nie będzie rozmawiał z Putinem. No bo nie ma sensu. Nie ma sensu. Bo, I bo jeśli się podda, to zginie. Dokładnie. Tak jak dokładnie. I to jest zagrożenie. I Putin w zasadzie nie dał manewru swojej opozycji, jakiej jakiej ona by nie była. A trzeba wiedzieć. Że tak naprawdę Putin nie ma zwolenników, tylko są to in kwestie interesów i strachu. I strachu. Mhm. Słuchaj, powiedziałeś o tym, że, że Rosjanie, w, wojnę, w wyniku tej wojny są mądrzejsi, bo zbierają te informacje. Mhm. Powiedziałeś też, że my tutaj powinniśmy pokazywać, że jesteśmy silni, bo oni lubią, bo oni rozmawiają językiem siły, mhm. prawda? Czy to znaczy, że takim jedynym prawdziwym pokonaniem Rosji. To jest, to jest zmiażdżenie tej Rosji, to jest takie, tak, że muszą dostać porządnego łupnia, bo jeśli nie, bo jeśli to się zamrozi, sytuacja na Ukrainie, to oni się za kilka lat odrodzą i będą mieli jeszcze większy apetyt, bo zobaczą, że. Zachód jest słaby, bo Zachód musi głosować, bo ma tę demokrację, bo musi uzgadniać stanowiska, bo nie ma takiego wsparcia, bo można tak pracować na terenie Niemiec, że Niemcy coś obiecają, a potem tego nie dowiozą. Czyli muszą teraz dostać porządnie, bo jak nie to będą jeszcze silniejsi za kilka lat i będą jeszcze większymi łobuzami, jeszcze większym zagrożeniem? Wiesz co, Rosję najlepiej pokonać samą sobą. Ja wyznaję też... Filozofię walki i z, z Rosją, jaką prezentuje generał Załóżny, dowódca e, Armii Ukraińskiej, że e, Armię Rosyjską można pokonać tylko przez jej, jej słabości. Nie można jej zabić, nie można jej zadeptać, nie można jej, jej wyrzuca, wy, wy, wygnać w sensie takim fizycznym, ale można zmusić ją do bycia tak słabą, że sama zrezygnuje z tego, żeby walczyć żeby być na danym terenie. Przykład, ofensywa pod, zeszłoroczna Hersywa, ofensywa pod Hersoniem. Skuteczna, z perspektywy Tak, perspektywy pamiętasz, Ukrainy. były takie sytuacje, że no co to za ofensywa? Straty, tam 128 Brygada Górska wykrwawiona. Po co oni tak atakują dziwnie? Po co, po co robią to? Po co tamto? Tutaj te walki o te brody, przechodzenie z rąk do rąk tych miejsc. No to co to za ofensywa w ogóle? A później co się dzieje? Rosjanie muszą się wycofywać na. Wschodni brzeg Dniepru i, i, i uciekać z terenu, który, który walczyli. Więc oni się sami pan pokonali, stwierdzili, że nie, nie dadzą rady. Więc możesz Rosjan zabić i, i, i pokonać w tym sensie, jakim, jakim można naj, najprościej rozumieć. Ale czy masz na tyle amunicji, żeby ich wszystkich wystrzelać? Czy oni zmienią się pod tym względem? No trudno, trudno mi w tej chwili. No, musisz. Musimy wszystko zrobić, żeby oni sami siebie pokonali. Czyli oni sami stwierdzili, że nie są w stanie czegoś, czegoś zrobić. Mm -hmm. Jeżeli nie udowodnimy im, że nie są w stanie nam, nam skrzywdzić, bo rozumiemy e, ich lęki i, i to, co chcą nam zrobić, i to jest, stwierdzamy, że to jest problem, a nie jakiś strach, który możemy, umiemy to rozwiązać i zdefiniować, e, przestaniemy być e, podatni na, na, na rosyjskie wszystkie mm -hmm. oddziaływania. I też możemy ich w ten sposób w cudzysłowie pokonać. Rozmawiamy w środę, 30 sierpnia. To jest ważne, żeby takie założenie czasowe Państwu pokazać, bo jakby analizujemy sytuację z perspektywy tego właśnie momentu w kalendarzu. Co się dzieje teraz? Na froncie. Z, z Twojej perspektywy, z tego co ty śledzisz, jak przyglądasz się ruchom rosyjskiej armii, to w jakim momencie jest ta kontrofensywa ukraińska? Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Róż, różni ludzie mają różne wątpliwości. Ostatnio słyszeliśmy o jakichś sukcesach ukraińskich, o przełamaniu linii. Jak patrzysz na to, co się dzieje na wojnie w tym momencie? Ja postawiłem tezę, że jeśli Ukraińcy dalej będą tak samo walczyć i konsekwentnie wykonywać plan, który generał założył, założył jeżeli chodzi o tą ofensywę, a robią już to od 10 tygodni. Z różnym skutkiem, bo niektóre rzeczy im wyszło, niektóre nie, ale wyszło im jedno. Rosjanie zużyli swoje rezerwy operacyjne już parę tygodni temu, zużyli parę tygodni te, tydzień temu z rezerwy strategiczne, czyli te jednostki, które miały w zasadzie wykrwawić ukraińską ofensywę, gdyby się miała przebić. Same się wykrwawiły. Tak, same się Zużyły. zużyły. Próbowano, Rosjanie próbowali zwrot zaczepny zrobić na północy w bronie Kupiańska i tam się tego to, to nie udało. Tam wykwawili się. Były tam oczywiście lokalne sukcesy, ale to nie było nic, co by było, stwarzało zagrożenie i uruchomienie e, dodatkowych rezerw, e, które, nie były, e, które nie były przeznaczone. Mówię o rezerwach ukraińskich, które nie były przeznaczone do, do realizacji zadań w tym terenie. Natomiast Ukraińcy podeszli do działań na Zaporożu, do tych wrót zamku, który zbudowała armia rosyjska, po prostu wyciągają zawiasy z tych ciężkich drzwi i już te drzwi powoli są, wie, skrzypią I, i Rosjanie tak naprawdę nie mają co wstawić zamiast tych, tych drzwi. Tam teraz e, poleciały dwie de, dywizje powietrzno-desantowe, e, siódma górska powietrzno-desantowa. Rosyjskie, i, tak? tak i, i jedna 70 chyba szósta, e, e, gwardyjska. Z, i, ale one obie walczyły. One były w styczności z, woj z, e, z wojskiem, musiały wyjść z walki i od razu wejść do walki na, drugi, na drugim kierunku więc w zasadzie jeśli Rosjanie chcą gdzieś gasić pożary to tylko kosztem wyciągania sił z pozostałych kierunków coraz bardziej zmęczonych sił Dokładnie no bo jak byli w jednym miejscu nie zdążyli odpocząć przerzucania chociaż też armia rosyjska tworzy dwie armii i jeden korpus dodatkowy ale żeby one weszły do walki i wyszły, żeby one się jakby skonsolidowały jako jednostka bojowa to potrzeba co najmniej 90 paru dni od od momentu mobilizacji do przeszkolenia do najwyższych, jakby elementów zgrania, żeby, żeby ten cały system walki działał. Więc to jest dosyć długi okres. Czyli ty, jako, jako człowiek, który wie więcej, widzi więcej i rozumie więcej, niż taki przeciętny obserwator yy, pola bitwy, nie, masz, nie jesteś zirytowany tempem kontrofensywy, a szczególnie wiesz zirytowani mogą być, tak się nam mówiło, niektórzy tak to, na to patrzą, że szczególnie politycy na zachodzie, a szczególnie społeczeństwa na zachodzie mogą być zirytowane, no bo my tyle kasy pompowaliśmy w tę Ukrainę, tyle naszego nowoczesnego sprzętu przekazaliśmy, no to chcielibyśmy zobaczyć jakieś spektakularne ukraińskie rajdy, spektakularne od, odbijanie terenów, yy, czyli te Abrams, te Challengery, inne in, inny sprzęt drogi, nowoczesny sprzęt wojskowy, które Sojusz Północna Atlantycki przekazuje Ukraińcom to chcielibyśmy teraz zobaczyć jak ci Ukraińcy w tym naszym sprzęcie drogim finansowanym przez podatników z Niemiec, Holandii, Hiszpanii, żeby on teraz spektakularnie odbijał terytorium bo, jak nie, to my, wyborcy Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, będziemy marudzili i będziemy mniej chętnie przekazywać kolejne transze sprzętu. Ty nie podchodzisz z irytacją do tego? Nie, no, ja patrzę na to chłodnie. Ja bardziej patrzę na to pod względem rosyjskim. No, Rosjanie są w, no, w takim bardzo ciężkim, decyzyjnym punkcie, w którym muszą zdecydować, co dalej robić. To jest taka wojna, którą nie zaskoczysz przeciwnika, tylko musisz spowodować, że przeciwnik musi zrobić dany ruch. To jak gra w szachy, widzimy, jed, widzimy wszystkie piony jednej i drugiej strony. Tak mniej więcej widzą to dowódcy walczących stron i, i robią pewne ruchy, które no, musimy na, musi druga strona to reagować lepiej lub gorzej. E, załóżmy, że przygotowując w ogóle Ukraińcy, przygotowując tą ofensywę, trzeba pamiętać, że oni nie mieli za dużo wyboru nie mieli lotnictwa, nie mieli przewagi odpowiedniej, która z naszej, z natowskiego punktu widzenia jest potrzebna do tego typu operacji. Oni podeszli do tego w sposób bardzo innowacyjny. W zasadzie można powiedzieć, że y, my powinniśmy i Amerykanie, no Amerykanie na pewno, bo oni są cały czas przy tym, uczą się od y, Ukraińcy, Ukraińców, jak się prowadzi, prowadzić y, 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 innowacyjną, czy nowoczesną wojnę w sytuacji, gdzie siły są zrównoważone. Amerykanie uczą się nowoczesnej wojny od Ukraińców? Tak, bo e, e, nawet rozmawiając z, z Amerykanami, oni sobie zdają sprawę, że przyszły konflikty zbrojne będą konfliktami zrównoważonymi. Z Nie będzie przewagi jednej na drugą stronę pod względem takim, która by dawała takie efekty jak na początku lat 90. pustynna burza. Czy pustynna tarcza, operacja. Tak, nie, nie. Nie mówię o takim symetrycznym konflikcie. W, hmm. tym, w tym znaczeniu oni zdają sobie z tego sprawę, bo, to, że ta przewaga technologiczna Stanów Zjednoczonych na potencjalnym przeciwnikiem którą oni dążyli, w, w, pewnym, w pewnym momencie będzie się równoważyła. Oni już nie będą mogli mieć takiej przewagi, na przykład nad Chinami, które cały czas się rozwi, rozwijają. Więc uczą, ucz, żeby, gdzie można nauczyć się takiego konfliktu, gdzie, jest, gdzie są siły zrównoważone i szukać tych deficytów, żeby, żeby, żeby walczyć? No, Ukraina jest świetnym poligonem e, dla Amerykanów. E, ja też obserwuję, e, dlatego nie piszę o o Ukraińcach, nie dlatego, że no, w, co mówiliśmy wcześniej, ale dlatego, że też uczę się tego, jak, jak Ukraińcy rozwiązują problemy danego konfliktu i w jaki sposób walczą. No też nie chcę za bardzo mówić o pewnych rozwiązaniach. Żeby nie podpowiadać. Dokładnie, no, ale też, bo to jest coś, co jest nie jest publicznie opisywane nie osintowo, to możemy jakiś tam z wniosków sobie mhm. wyciągać, więc nie chcę przedstawiać tych moich wniosków, więc tutaj te działania są no bardzo, bardzo pouczające i strona rosyjska też to analizuje i też opisuje to w pewien sposób to, co do nich dociera z linii frontu, więc mam taki dosyć ciekawy ogląd tego wszystkiego. No to bazując na tym, co się dzieje teraz, jak wygląda ta innowacyjna wojna, ta wojna w 2023 roku, Spróbuj mm, pokusić się o taką mm, futurystyczną refleksję, jak może wyglądać wojna przyszłości. Na bazie tego, co dzisiaj widzimy, co robią Ukraińcy, jak pomagają Amerykanie, jak my pomagamy, jak odpowiadają Rosjanie, jaka będzie wojna przyszłości? Wojna przyszłości to będzie wojna e, informacyjna. Przede wszystkim, kto będzie potrafił zarządzać informacją, dystrybuować ją e, i oceniać, to będzie miał przewagę na, drugo, na drugą stronę bo mm, na przykład Ukraińcy analizowali y, przeciwnika wykorzystując sztuczną inteligencję, którą nam tutaj wydaje się po prostu czymś, czymś niespotykanym, bo nie, mów, nie mówi się o tym, ale y, ja oceniając ten konflikt to uważam, że są dwa takie główne elementy, które zmieniły w ogóle po, pojęcie tego konfliktu. To jest ta starlinki, czyli ta łączność i ten przesył informacji. Mhm. A to jest... Internet satelitarny. Tak, to zmieniło konflikt. Było bardzo potrzebne w, w realizacji, ponieważ Rosjanie nie mogli um, zagłuszyć łączności i Ukraińcy mieli tą świadomość operacyjną, strategiczną, co się dzieje, a także taktyczną. Mogli odpowiednio tymi swoimi siłami... Niewielkimi w stosunku do tego, co Rosjanie mieli na samym początku konfliktu, odpowiednio urzutować i bić się tam. Gdzie musieli. E, I gdzie? tu przepraszam, że ci przerwę. Państwo nie lubią, jak przerywam. Ja wiem, zgadzam się, ale ten nawias jest tutaj bardzo ważny. Bo warto podkreślić, że to Polacy kupili w dużej części. To, był, to, był, to, tak. była, to było polskie finansowanie Starlinków. To nie jest tak, że Elon Musk przekazał Starlinki, tak. tylko myśmy je za nie zapłacili. I jeszcze płacimy abonament cały czas. No, no właśnie, czyli to jest polska, ta polska pomoc była na wielu polach. Między innymi taka, że myśmy zapłacili za Starlinki, której, których dzisiaj używa. Ukraińska Armia. Przepraszam, za ten nawias. Mówiłeś o tym, że to jest pierwszy czynnik, tak? Drugi czynnik to sztuczna inteligencja, która jest kluczowa w tym, bo konflikt ten jest konfliktem, gdzie jest dużo informacji. Z tych źródeł, sami Rosjanie stwierdzili, że oni mają problemy z, z analizą informacji. To nie jest tak, że oni o przeciwniku nie wiedzą, ale mają tyle tych informacji, że nie potrafią je odpowiednio sklasyfikować. I problemem wszystkich Służb czy oddziałów rozpoznawczych, jestem, żeby te informacje po prostu odpowiednio sklasyfikować, po, policzyć, zrozumieć, znaleźć pewne niuanse. A bez sztucznej inteligencji, a musisz mieć duży zasób ludzi, a, te, te, a tych ludzi nie jest zbyt dużo, którzy się znają na, nad, ty, nad tymi niuansami. Więc ta sztuczna inteligencja, gdy jest odpowiednio skodowana, Potrafi, potrafi pomagać i y, znajdywać te rzeczy, które, które są potrzebne do podjęcia decyzji, i to jest ten element, który też daje Ukraińcom przewagę mhm. w tym konflikcie. Pytanie, które my, dziennikarze, lubimy pewnie bardzo zadawać Wam, ludziom, którzy analizują ten konflikt, którego wy. Podejrzewam, bardzo, nie lubicie z kolei, to jest pytanie o to o scenariusze, co się będzie działo dalej. Czyli twój bazowy scenariusz, jak się ta wojna rozwinie. I jeżeli, jeżeli wolisz, to możesz nie mówić o tym z perspektywy Ukraińców, tylko z perspektywy Rosjan. Bo to jest ta perspektywa, którą ty przyjmujesz, o której opowiadasz, nie chcąc podpowiadać Rosjanom zbyt wiele, jak się ta wojna rozwinie? Z mojej dzisiejszej perspektywy i wiedzy na ten dzisiejszy, przy zachowaniu tych parametrów, walki, parametrów, konfliktów, Y, jaki jest konfliktu, tam jak się odbywa, jaki jest teraz, y, to mogę się pos, pokusić o, o taką tezę, że jeśli do końca, w, w, do końca jesieni Rosjanie nie zmienią swojego postępowania, y, to będą, miało, będą mieli zapaść logistyczną na, na tym kierunku zaporowskim. I, i to spowoduje decyzję. Czy się wycofujemy i z jakiego obszaru i jak głęboko. A to z, z kolei umożliwi Ukraińcom przykrycie ogniem Krymu. O. I tutaj się wtedy zacznie jakby drugi etap t, walk. Zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało. Jeżeli Ale. oczywiście do tego dojdzie. Bo ty nie przekreślasz Krymu. Nie, nie, absolutnie. Ja uważam, że to będzie jakby modus operandi tego działania. Ukraińskiego, żeby doprowadzić do takiej właśnie e, e, w, decyzji e, Rosjan, czy kończymy konflikt już teraz i się dogadujemy, czy wycofujemy się, dalej walczymy, ale będziemy w tym w tym momencie będziemy e, walczyć o, 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 o Krym. E, w, e, pamiętajmy, że Ukraina też jest zmęczona tą, tą wojną. Ona też ma nieograniczone nie, nie zasoby, więc, więc zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Patrząc z tej perspektywy wyłącznie rosy, rosyjskiej, tak. ukraińskiej, nie tak. będę mówił, no i jest to niebezpieczeństwo, że do końca jesieni będą mieli poważne problemy logistyczne. No to co my, jako Zachód, my, jako Polska, my, jako Polska, która jest silnym rzecznikiem interesów ukraińskich, już Północnoatlantycki, Amerykanie, Brytyjczycy mocno też wspierający obok nas i Amerykanów y, Ukraińców. Co, jak my moglibyśmy jeszcze pomóc, żeby to najbardziej Rosję zabolało? No ale kwestia, czy my chcemy pomagać. To znaczy, mówię o Zachodzie, bo biorąc pod uwagę sposób, jaki cedowane są pewne środki dla Ukrainy, bo w tym konflikcie i gdyby Ukraina miała dużo zasobów, środków rażenia dalekosiężnego, mówię o tych pociskach powyżej 300 czy tam do 300 kilometrów, no to sytuacja na froncie była zupełnie inna. Ona nie ma tak dużo ich, żeby żeby, ich, żeby je wykorzystać. Poza mm -hmm. tym Rosjanie też mocno zabezpieczyli te najbardziej e, e, bardziej ważne obiekty, przez co te obiekty, które były, musieli skądś zabrać, na przykład teraz, niedawno był atak na lotnisko w Spksowie. Gdzie zaatakowano i zniszczono samoloty, właśnie działaniami takimi specjalnymi na pograniczu wojsk specjalnych i wywiadu. Więc tutaj, te, te działania, żeby odrzucić pewne, że, pewne rzeczy um, związane z obroną um, powietrzną rosyjską głębiej w kraj, bo tam has, hasają sobie dzielni Ukraińcy no To będzie cały czas realizowane. Mhm. No Rosjanie są w dylemacie takim, strategicznym i operacyjnym. Na razie mają dylemat operacyjny. Czy, skąd przerzucić rezerwy, żeby zatrzymać e, tam e, e, Ukraińców e, atakujących i linię obrony. No, tutaj zobaczymy, co będzie. Ja mówię, że do końca jesieni będą jakieś naprawdę rozstrzygnięcia w tym mhm. A jak Rosjanie zareagowali, no bo czytasz te źródła, na informacje o F-16? No oni podejrzewali już dawno, że to będzie. Poza tym te F-16 y, nie wywalczy przewagi powietrznej tak do końca. Oni stwierdzają, że to nie są samoloty, żeby im zagroziły i nie, 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 nie zmienią perspektywy, jeżeli chodzi o walki powietrzne. Chociaż ja tak sobie y, projektuję, że może być ciekawe, kiedy te F-16 wejdą jesienią do walki, będą te walki o Krym, że zobaczymy F-16 w walkach powietrznych nad Krymiem albo gdzieś w tych okolicach ale F16 to przede wszystkim środki do przenoszenia tych pocisków i bomb a Ukraińcom brakuje lotnictwa które by było tego wspierało ich działania działania lądowe bo Rosjanie tylko i wyłącznie utrzymują swoje linie obronne bardzo dużym wysiłkiem swojego lotnictwa oni dziennie wykonują około 100 do 125 lotów bojowych, żeby po prostu utrzymać te linie obrony. I tego najbardziej się Ukraińcy boją, właśnie latających nad ich głowami rosyjskich bomb i to ich powstrzymuje. Z kolei jeśli Rosjanie, z kolei jeśli Ukraińcy będą mieli te, te samoloty i, i, i ich bomby będą latały nad, nad rosyjskimi głowami, no to wtedy też ten parytet walki na lądzie będzie zupełnie inny. Mm -hmm. mm. Rosjanie się chyba nieźle przygotowali do, do tej kontrofensywy, w taki bardzo klasyczny, trochę staroświecki, może ktoś nawet mówi XIX wieczny, no może z pierwszej wojny, w pierwszej wojny światowej sposób, okopy i miny. No, ja uważam, że akurat Rosjanie też innowacyjnie, w ogóle tak? nie doktrynalnie do, do, do tej obrony. E, e, wracam do generała e, Sierdukowa, który na początku roku dowodził, e, w ogóle zabrał e, wojsko z nieperspektywicznych kierunków, czyli pod Kijowa. To on wycofał, on wziął na siebie odium tego uciekającego, prawda, e, rosyjskiego dowódcy. Ale to jest, mimo że to jest bardzo brutalny i bardzo taki w zasadzie zbrodniarz, to jest niezwykle e, fachowy jeden z najbardziej fachowych e, oficerów. E, rosyjskiej armii przewidział pewne rzeczy. Dogadał się z Prigorzynem, ściągnął go sobie pod Bachmut i tam tymi wragenerowcami kupywał czas, budując umocnienia na Zaporożu, budując specjalne bazy logistyczne podziemne, które dawały Rosjanom możliwość przeczekania momentu, kiedy ich logistyka jest niewydajna, żeby, żeby, żeby utrzymać linię obrony zbudowanie tych linii obrony, a przede wszystkim decyzja, że nie walczymy cofając się, to jest w tym pasie przesłania po prostu na kolejnych rubieżach, a do momentu zatrzymania kontra, kontratakowania, tylko już w tym pasie przesłaniania, to jest już dla nich pierwsza linia obrony, tutaj przyjmujemy przeciwnika i tutaj kontratakujemy i tutaj go niszczymy ogniem artylerii, zadając jak najwięcej strat, nie pod, nie hmm, Próbując go ściągnąć bliżej tych pierwszych linii obronnych, gdzie są właśnie te elementy logistyczne wspierające, wspierające działania, U ustawił z generałem Kuzmienką, czyli dowódcą zgrupowania, zgrupowania wschód, czyli tego zgrupowania, który, które odpowiada obroną tego, tego odcinka, właśnie azowsko-zaporowskiego. Taką ścianę tarcz ze swoich armii, swoich, swoich dywizji, brygad, nie pozwalając Ukraińcom zbliżyć się właśnie do, do, tych, do tej drogi życia, do tych elementów logistycznych. I oto teraz jest ta walka. Ukraińcy się zbliżyli do tych elementów. Kąsają już bezpośrednio tę, tę linię, gdzie, 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 są, gdzie są te elementy. Mówiliśmy o. O wyciąganiu zawiasów. Właśnie to są te wyciąganie zawiasów. Mhm. I Rosjanie nie mają już siły już wypchnąć z tego, muszą ściągnąć inne posiłki, żeby to zrobić. No nie wiem, czy im się uda, bo jesteśmy w trakcie jak gdyby tych, tych działań. E, ja uważam, że Ukraińcom nie do końca chce się tak wchodzić daleko. Oni wolą walczyć w tej półprzestrzeni, gdzie e, pamiętaj, że Rosjanie, żeby muszą tam ściągnąć więcej jednostek, a coraz mniej jest tam logistyki, która może to. Ich zabezpieczyć, więc im więcej tam będzie żołnierza, tym więcej trzeba tam chleba, a tego chleba jest coraz mniej. Mhm. A czy penetrując rosyjskie źródła zauważyłeś oznaki strachu? Szczególnie myślę w kontekście ataków Ukraińców kierowanych na cele, na terytorium Rosji. Drony, które latają nad Moskwą, uderzają w jakieś budynki biurowe, jakieś uderzenia w lotniska, w centra logistyczne, w, w magazyny paliw rosyjskich, tam jest strach? Raczej złość. Mhm. Rosjanie, Rosjanie nie mają jakiegoś takiego strachu w tym względem. Oni bardziej są źli na to, że im to NATO robi, że tak naprawdę oni nie walczą z Ukrainą, tylko z NATO. Wiesz, że dla Rosjanina przegrać z Polakiem czy Ukrainem to jest dyskonalt. Oni nie walczą z nami tylko walczą z kolektywnym Zachodem i tak to jest sprzedawane, więc te wszystkie rzeczy, o których mówisz nie są strachem, ale złością, że taki ktoś nas napada, który coś chce nam zrobić. Tak ta rosyjska głubinka myśli. Ale to jest dobry pomysł, żeby uderzać w ich tyły? żeby pociski spociski spadały na terytorium Rosji. Bardzo dobrze, bo to pozwala pokazać niekompetencje rosyjskich generałów, a to z kolei przekłada się na te kwestie polityczno-biznesowe na Kremlu. Jeżeli Putin widzi jakąś niekompetencję, to on mówił o pierwszej cech, którą nie nie toleruje, czyli zdradę, a drugą to jest niekompetencja, więc widać niekompetencje tych generałów jeśli o tym wie i to jest odpowiednio mu przekazywane, więc może dojść do takiego, że stwierdzi, że to jest, że oni są niekompetentni. Mhm. Pomówmy trochę o tym teraz, co się w Polsce dzieje, działo przed chwilą i będzie działo za chwilę. Mówiłeś o wyborach, to ważne, o tym jak, no, tych różnych, o, o konflikcie, mhm. niekoniecznie wojnie. Co pomyślałeś sobie, jak usłyszałeś o tym, że nad białowierząc zauważono dwa białoruskie śmigłowce? No, śmigłowce takie latały nieraz nad, nad naszym terenem. Czasami się zdarzało, że nasz śmigłowiec też przeleciał, jeszcze parę lat, paręnaście może lat temu była taka sytuacja, że nasz śmigłowiec się rozbił po stronie białoruskiej, nie wiem czy pamiętasz takie, takie zdarzenie, mhm. Z, śmigłowiec straży granicznej rozbił się po, nas, po stronie, po prostu w złych warunkach pogodowych, była jakaś awaria, zginęło. Tam dwóch pilotów bodajże, z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale, ale takie zdarzenie było. Był też przelot naszych śmigłowców, które zahaczyły o część terytorium Ukrainy i to też takie zdarzenia się zdarzały znaczy Białorusinom na naszym, na naszym terenie. No dobra, no ale to było, to chyba było obliczone na to, że byśmy to zobaczyli i nagrali i żebyśmy o tym w Polsce rozmawiali, co? No na pewno w, jesteśmy podatni. Jesteśmy ca jako państwo, ludzie, żyjemy tą wojną konfliktami, tym bardziej w okresie wyborczym. No, wszystko jest takie elektryczne, takie zdarzenia nas e, będą, będą e, inspirowały do wszelkiego rodzaju e, pomówień i e, o, też o, o tą niekompetencję, e, ale pamiętajmy, że Taki przelot no, jest, jest, jest taką prowokacją, która ma właśnie zmusić do tego, żeby polaryzować nas, nas, nas wszystkich. Jeżeli nie, nie rozumiemy tego, tego zagadnienia i traktujemy to tylko i wyłącznie pod kresją atakowania siebie nawzajem, to tak będzie. A jeżeli przeanalizujemy tak naprawdę w kontekście i zrozumiemy ideę tego, 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 tego działania, to, to jest problem, który trzeba rozwiązać, no i jakieś tam działania zostały podjęte, żeby to rozwiązać. No to spotykamy się w tym programie, w tym studiu z ludźmi, którzy no właśnie znają kontekst i potrafią nam ten kontekst opisać, naszkicować, te didaskalia. To jaki kontekst Twoim zdaniem jest na przykład incydentów na kolei, których ostatnio było? Sporo te incydenty, czyli tak, wykolenia pociągów, same służby zarządzające infrastrukturą, czyli spółka PKP PLK, Polskie Dni Kolejowe mówią, nie pamiętamy takiego dnia, żeby było tylu, tyle wypadków jednego, je, jednego Dnia. Słyszymy o incydentach w przestrzeni radiowej, czyli te, to wysyłanie sygnału RadioStop? Gdzieś tam się pojawia w tle jakiś hymn rosyjski w ogóle podczas wysyłania tego sygnału, który sprawia, że pociągi się automatycznie zatrzymują. To je, w jaki kontekst ty z, ze swoim doświadczeniem wpisujesz te wydarzenia? Pamiętajmy, że jesteśmy z logistycznym hubem dla Ukrainy, a Ukraina jest teraz, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, decydujących momencie kontrofensywy. Jeżeli są takie decydujące momenty i trzeba na przykład zwiększyć poziom amunicji, zużywa się bardzo dużo tego, no to gdzieś tą amunicję trzeba przewieźć i a Trasą kolejową, która przechodzi do Ukrainy, jest takim krwobiegiem zaopatrującym Ukrainę w to amunicję Jest Polska, więc wszelkie zaburzenia systemu kolejowego. A to nie znaczy, że musimy zaburzyć na tej trasie, gdzie, gdzie pociąg jedzie, ale możemy zaburzyć w innym miejscu, żeby cały system zderegulować. Więc takie działania są jak najbardziej zrozumiałe przez stronę Rosji. Ale to jest, to, jest, to jest dywersja ze strony obcych służb, czy to są przypadki? Wiesz, co ja pracując w służbie wywiadu nie wierzę w przypadki. Sam produkowałem takie przypadki, więc wiem, jak to, więc wiem, jaki to proces wygląda. Ja uważam, że no to nie jest przypadkowe tego typu działania. Robiłeś podobne rzeczy będąc w służbie za granicą? Pomidor. Mhm. No ale to mieści się w arsenale. Tak, służb specjalnych. Mm -hmm. A y, jak podchodzisz do tych informacji o tym, że ABW m, rozbiło ostatnią siatkę pracującą chyba na rzecz GRU, u czyli wywiadu rosyjskiego wojskowego, y, czyli odpowiednika służby, w której Ty byłeś, y, byłeś w polskiej służbie. Siatkę pracującą dla nich, tam byli głównie Ukraińcy, tam byli też Białorusini. Tam był nawet najmłodszy z nich, miał 16 lat, to też był Ukraińc. Y, Jaki kontekst tej informacji? Co powinniśmy o tym myśleć? Co powinniśmy wiedzieć? Jakie wnioski wyciągać? To znaczy, że ABW bardzo sprawnie działa i, i jeżeli, jeżeli ona, nasza służba kontrwywiadu ściąga całą, całą grupę ludzi, a nie pojedynczego, to znaczy, że bardzo dobrze była ta grupa stargetowana przez kontrwywiad, czyli ona była dosyć mocno. Obserwowana. Podjęto decyzję w momencie zapewne wtedy, kiedy stwierdzono, że to jest bardzo groźne, ale też wtedy, kiedy trzeba pokazać drugiej stronie, że my mamy możliwości, że widzimy. Bo teraz, teraz jakbym się wcielił w oficera rosyjskiego gieru, któremu padła siatka i piszą o tym w gazecie. To co robię, to robię analizę tego wszystkiego. Co się, w którym miejscu to mogło nastąpić? Jakie popełniliśmy błędy, że oni doszli i zgarnęli nam całą, jakby, ekipę, która tam pracowała? I powiem ci szczerze, że rosyjski oficer te, nie śpi przez długie tygodnie. I nic innego nie robi, tylko analizuje tą sytuację. Po takiej akcji. Po takiej akcji, bo to, je, bo to wpływa na to, co oni mają. Bo jakie oni mają m, e, prawdopodobieństwo, że kolejne grupy, które mają tam, nie są tak samo rozpracowane? To one albo ich wycofują, albo ich wygaszają i czekają na, 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 zmianę, na zmianę sytuacji. Ale to jest strata zasobów. To już jest nie do użycia w tym momencie. Więc likwidując jedną siatkę w zasadzie paraliżuje działania w, w, całej służby na danym, na danym obszarze. No i to jest niewątpliwy sukces kolegów i koleżanek z Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego. Z kontrwywiadu, tak. E, czytałem o tym chyba w Rzeczpospolitej, e, albo e, Rzeczpospolita cytowała też Washington Post, zdaje się, jak się zaczęło. To znaczy tam podobno jakiś obywatel, Polak, zauważył gdzieś w drzewie jakąś kamerę, która była zamontowana przy linii kolejowej przed mostem, gdzie ta, ten pociąg rzeczywiście zwalniał, czy skojarzył fakty, co by fantastycznie, gdyby tak było, tego nie wiemy, ale gdyby tak było, to by nieźle świadczyło o takiej kontrwywiadowości świadomości tego obywatela. Brawo dla niego, prawda? Powinniśmy zwracać uwagę na takie rzeczy. No zawsze w pracy takiej operacyjnej y wiedza, y proces, czyli tam co chcemy zrobić i szczęście to jest y konglomerat. Jeśli masz zachowane y wszystkie te elementy, no to, no to ci się uda. Chociaż ja osobiście staram się ten Element szczęścia redukować do jak najmniejszych e, rozmiarów, bo e, to jest tak zwane zarządzanie ryzykiem. Więcej wolę mieć pewności, chociaż nigdy do końca się nie ma w, taki, mm. w, takich, w takich planach. E, ale szczęście niewątpliwie jest e, e, m, bardzo przydatne w tej pracy. Mm -hmm. To powiedzmy o tym teraz, co się może dziać tej jesieni w Polsce. To znaczy, niezwykle gorący okres y, wyborczy. Wybieramy nowy skład polskiego parlamentu. Ty mówiłeś o tym, że Rosjanie działają, Rosjanie, Białorusini na różne sposoby, różnymi kanałami, to nie musi być, to nie tylko konflikt taki ostry, kinetyczny, wjeżdżają czołgi, ale też miękkie naciskanie społeczeństwa. Mówiłeś o tym, że Prigozhin miał takie aktywa, które działały na wybory w Stanach Zjednoczonych. Na co powinniśmy uważać, czego moglibyśmy się spodziewać w Polsce tej jesieni? Na wszystkie skrajności, które będą w nas uderzały, czyli to, co będzie... Będzie powodowało dyskusję i polaryzację. Oczywiście ona będzie też wynikiem zwykłego procesu politycznego, ale wiele z tych elementów będzie, będą zaszyte na pewno prowokacje rosyjskie. Tym bardziej, że szef służby wywiadu zagranicznego, SWR, to jest bardzo, tak, bardzo ciekawa służba, jedna z moich takich rosyjskich, ulubionych w, sumie, w sensie do analizowania i, i czytania. Bo wychodzi ona prostą linią od tego naj, najlepszego y, wywiadu KGB, bo ta służba, wywiad w KGB był takim, elitą elit. Y, I ona, y, ta brutalna KGB, przeszła pod y, kołderkę SWR-u, czyli Służby y, y, Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a SW, SWR, czyli wywiad zagraniczny, y, był właśnie tym spadkobiercą tego wywiadu zagranicznego KGB, i on b, był na wizycie w, w Mińsku i rozmawiał z, z szefem KDB, a szczególnie z, szef, z szefem białoruskiego GRU I, i dogadywali się z wykorzystaniem zapewne zasobów u białoruskich w Polsce, a pamiętajmy, że do, Biał do Białorusinów raczej podchodzimy przychylniej, i mniej restrykcyjnie jak do Rosjan. Nawet mniej restrykcyjny, jak do Ukraińców, którzy walczą z tymi Rosjanami. Bardziej, bardziej ich tak e, e, lubimy, przynajmniej tak mi się wydaje. Białorusinów ja w Polsce. Tak, dokładnie. I to są pewne zasoby, które Rosjanie będą chcieli wykorzystać. Ja nie mówię, żeby każdego, m, m, broń Boże, brać, ale tak z, z, z operacyjnego punktu widzenia, m, m, no, najlepszym wywiadem z perspektywy Rosji, który ma jakieś możliwości większe niż oni, pod względem właśnie tego, tego zasobu, no to są białoruskie służby. I tutaj m, przed wyborami tym spotkaniu szef służby rosyjskiej mówił, że jesień szykuje się interesująca, w Polsce są wybory i będziemy to obserwować w cudzysłowie. To były publiczne wypowiedzi, Dokładnie. one miały zostać zarejestrowane i one miały być wpuszczone w Polsce, one miały tutaj wybrzmieć. To był jakiś sygnał. Oczywiście, to też była pewna prowokacja i rzucanie wyzwanie naszym służbom i też prowokowanie do pewnych, do pewnych działań. To, to są pewne gierki, tak jak trenerzy przed meczami potrafią pewne, pewne teksty puszczać w eter publicznie. Tak samo w, szefowie służb. Bardzo dobrym tu przykładem jest szef ukraińskiej służby wywiadu wojskowego. Ten młody generał. Tak, dokładnie. Udano. Świetnie po prostu rozgrywa te, pewne, pewne rzeczy. Raz im mu się udaje, raz nie, ale no to jest tego typu jakby patent. Czasami nawet to nieważne co on mówi, tylko na przykład co jest w jego tle. Dokładnie, na ścianie. Co dokładnie. To, to jest taka. To jest jest gierki, gierki, które m, pamiętajmy, to jest grają w śmiertelną grę te służby rosyjska i ukraińska, więc. Więc ta gierki są bardzo... I z jednej strony dają nadzieję walczącym Ukraińcom, że mamy takiego szafowiadu, że wiesz, potrafi, a z drugiej strony też z drugiej strony pokazuje, że zobaczmy, potrafimy. Mhm. No to czego jeszcze się możemy spodziewać w Polsce? Skoro oni penetrują nasze sieci kolejowe, fotografują, robią zdjęcia, przecież wcześniej też o tym słyszeliśmy, że tam jakaś siatka została rozbita. Jakaś dywersja jest możliwa? No na pewno, będzie, będzie co, coś robione, Będ, będą reagować, wiesz, patrząc na, patrząc na jak reaguje państwo na to, jeżeli państwo reaguje na to historycznie, no to będą podkręcać. szukać, podkręcać temat, jeżeli będzie reagowało tak jak my, czyli z... Stwierdzeniem, że jeżeli będzie jakiekolwiek zagrożenie, to zamykamy granicę Białorusi od góry do dołu, bo było tak, taki przekaz. No tym mówił Mariusz Kamiński. Dokładnie, czyli to jest pewien też nasz przekaz drugiej strony. Jeżeli drugiej tylko jakiekolwiek będzie, mhm. będzie zagrożenie dla którekolwiek z krajów graniczących, to Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. Spólnie. Spólnie, to wspólnie, ważne. wspólnie, solidarnie, Zamknął granicę Białorusi, a to bardzo uderzy w Łukaszenkę, Aha. dlatego też będzie starał się, żeby te służby białoruskie nie były zbyt inwazyjnie odbierane przez Polskę, bo będzie to groziło takim czy innym działaniem strony polskiej i to będzie paraliżowało i to taki miało efekt. Więc to też zostało pewnie przeanalizowane przez, przez nasze służby, pewne indykatory zostały sprecyzowane i nasze e, władze polityczne podjęły taką decyzję wspólnie z naszymi sojusznikami. To jest pewien efekt. To nie jest tak, że... E, e, Polityk podejmuje decyzje, ale on ma dokumenty, które czyta, które są prognozą, prognozami, jakieś rozwiązania są podejmowane e, sztabowo i, i takie działania są właśnie widoczne. Podoba mi się to podejście, bo to by tak to czytam, że to y, nie jest jakiś wyrywny minister Mariusz Kamiński, który co, sobie coś tam mówi, właśnie sobie wymyślił i to powiedział, tylko to jest jakiś efekt. Y, 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 Poważnej, profesjonalnej analizy różnych służb, które dla niego pracują, które efektem tej analizy było zaproponowanie, panie ministrze, może zrobicie takie spotkanie w Warszawie, może powie pan takie słowa, które będą sygnałem dla naszych przeciwników w Mińsku. Czyli to jest jakiś, że to jest profesjonalny komunikat, efekt pewnej zaproponowanej przez profesjonalne służby gry? Co by nie mówić o ministrze Kamińskim? To jest minister. Odcinam się od kwestii politycznych i konfliktu politycznego. Ale to jest minister, który wywodzi się ze słów, rozumie pewne e, niuanse pracy służb. Jeżeli e, trafiają do niego argumenty i ten diament rzeczywisty jest do niego pod, podany w, odpowie w odpowiedni w odpowiednim sposób i można z niego wyciągnąć wnioski, e, to. E, to można działać. I, i, I myślę, że tak jak mówię, nasze służby są na wojnie od 2014 roku. To nie jest tak, że my się obudziliśmy 24 lutego i, i bawimy się teraz dopiero wojnę. Mhm. Więc my pewne rzeczy już uczy, uczyliśmy się wcześniej, zdobywaliśmy wcześniej pewne, pewne zasoby, które pozwalają nam definiować i przekazywać, tak jak mówię, naszym decydentom hmm, pewne sugestie albo obszary, które są, które są zagrożone. I tutaj uważam, że akurat działanie tego typu w ten sposób jest bardzo dobrym, dobitnym działaniem parasolującym decyzję Białorusi dotyczące wspierania na przykład działań służb okay, rozumiem, rosyjskich. Rozumiem, kupuję to wyjaśnienie. A jakieś, jakieś prowokacje na granicy? Nieustannie, z... bo presja musi być, bo to angażuje nasze siły zbrojne. Pamiętaj, że też my część zasobów wojskowych oddaliśmy e, walczącej Ukrainie, bo to jest, musieliśmy jej dać, żeby ona przetrwała najgorszy okres, ale też dalej przekazujemy. I te zasoby, e, które my musimy wydać na granicę, bo zamiast wojsko szkolić, uczyć, e, to musi pilnować tej granicy, łącznie z bardzo mocno zaangażowanymi funkcjonariuszami Straży Granicznej, które też jest to okres bardzo... W zasadzie przed wojną, jeszcze dosyć ciężki, od, od początku y, kryzysu. To wszystko też gromadzi nasze zasoby i pozwala. Y, y, zaangażować nasze siły tak, że my nie możemy oddać tego Ukrainie. Przynajmniej tak z perspektywy to Rosjan wygląda. Ja mówię tutaj, jak to Rosjanie na tak. przykład często piszą, że angażowanie Polski właśnie w tego typu konflikt, że muszą coś przy granicy ustawić, to jest mniej czołgów, mniej y, rakiet, mniej wszystkiego do, y, do Ukrainy. Ja też od, odbiegam od tego, czy to jest prawda, czy nie. To ja tylko mówię z perspektywy Rosjan. Jak oni o tym piszą. Hmm. I dlatego tak będą działać. A oni w tych swoich różnych analizach, na przykład ci blogerzy, Wojskowi czy poważniejsi analitycy, których czytasz, serio traktują Polaków? Mówisz o tym, że gdzieś tam. Przegrać z Polakiem to jest hańba, przegrać z Ukraińcem to jest hańba, dlatego bo oni mówią często o tym kolektywnym zachodzie, natomiast ci, co się zajmują tak na poważnie tym, no to widzą. Ja na przykład więcej dowiaduję się o wojsku polskim z, z analiz rosyjskiej niż czytam, zresztą więcej czytam po rosyjsku niż po, niż po polsku, trochę też tam. Między innymi do Defensy 24 różne analizy, ale więcej dowiaduje się o Polsce od Rosjan niż z, z tego, z, z Polski. I tam niektóre rzeczywiście są takie propagandowe, ale niektóre, na niektóre zwracają uwagę, że są dobre u nas, albo stwierdzają, że rzeczywiście są złe, i bardzo często. Te rzeczy są jakby transponowane, o bo na przykład nie kupujmy tego, bo to jest drogie. A wcześniej, zanim to się ukazało w Polsce, to czytałem o tym w Rosji, więc takie niuanse też były. Ale widzą naszą rosnącą rolę w regionie? Widzą rosnące zagrożenie. Z naszej strony. Ale jeszcze nie są, nie są do końca przekonani, czy nam się uda, w jaki sposób e, zbudować tą potęgę. Na razie analizują i okay. się, przyglądają z tym, z ciekawością. Zastanawiam się jeszcze trochę nad tymi wyborami. E, czy z punktu widzenia Rosjan jest jakaś formacja polityczna, jakaś partia, która lepiej by było z ich perspektywy, żeby wygrała, niż inna? Czy dla nich to nie ma większego znaczenia? Dla Rosjan nie ma to większego znaczenia, bo. Jedynie, co nam się w Polsce udało, to jest konsensus dotyczący postrzegania Rosji jako zagrożenia. I tutaj Rosjanie są przekonani, że to, to, to się nie zmieni w zależności od opcji. Jedyne, co są oni e, pewni, to polaryzacja, która osłabia państwo jako takie, czyli instytucjonalnie polaryzacja i w służbach, i w wojsku, i, i w tych wszystkich elementach. I będą grali na, na, na tutaj na te, na te kwestie, e, bo to jest najbardziej wydajne, obniżające możliwości Polski i nawet, w stosunku do naszych sojuszników będziemy źle postrzegani. Mhm. Czyli nieważne kto w Polsce wygra wybory, ważne żebyśmy się kłócili. To jest e, clue całej operacji, którą Rosja by chciała robić. Jakby tak skrócić ją do, do, do tych słów. Albo żeby było niestabilnie, żeby było, żeby było niepewnie. Żebyśmy może nie mieli jakiegoś silnego środka władzy. To też może być w interesie. No. No wszystko co powoduje... Tą polaryzację w polityce i podejmowanie, i utrudnia podejmowanie decyzji i rozwój cywilizacyjnego cywilizacyjnego państwa, no to jest na korzyść Rosji. No to y -y. Bez dwóch zdań. I pewnie w, w jakieś tam jakieś tam hmm, operacje, misje, zadania, taka służba wywiadu cywilnego rosyjskiego SWR będzie realizowała. Na pewno realizuje. Realizuje. Na pewno realizuje. No nie ma służby, która coś nie realizuje. No, no. tak samo jak my realizujemy rzeczy na wschodzie, tak samo Rosjanie realizuje zachodzie. na zachodzie. A można spokojnie powiedzieć z tego, co ty się orientujesz, jakich analizowałeś, że to jest jeden z najmocniejszych wywiadów świata? Moim zdaniem najmocniejszy wywiad świata to jednak są Amerykanie, a za nimi są Chińczycy. Chińczycy. Tak. O. chińskie służby są bardzo też ciekawym, ciekawym ciekawym bardzo tajemnicze też można ich do Krasnoludków przy, przyrównać tych co mówiłem na samym początku ale są służbami które tak naprawdę dopiero ja poznaję od niedawna, bo nie zajmowałem się nimi wcześniej tak na poważnie. Dopiero pod koniec mojej działalności, więc nie znam zbyt dużo, mam dużo więcej znaków zapytania niż, niż, niż informacji. Dużo czytam to, co Amerykanie piszą, bo oni najbardziej są zorientowani w tych kwestiach, ale Rosjanie też piszą sporo o, o, o chińskiej służbie i te ostatnio mocno zajmuję się. Jeżeli nie zajmuję się kwestiami militarnymi Rosji podczas wojny, to drugą moim takim to kwestiami chińskich służb z perspektywy Rosji, można też parę rzeczy ciekawych znaleźć. Okej. Okay. To jest w ogóle nie, nie, nie ma takiego tematu tak za bardzo w po polskiej przestrzeni publicznej. Na przykład. Nie mówi się za bardzo o służbach chińskich. Co nas no tam? Ja powiem? zawsze szukam takich tematów, które są niepopularne, bo one mogą później być popularne. Chińczycy jako służby są obecne w Polsce? Na pewno, i to co najmniej trzy, bo oni mają trzy takie służby. Jedna, taka, jedna służba zajmuje się w zasadzie takim kontrwywiadem i ona pilnuje swoich obywateli i oczywiście służby wywiadowcze, jedna wojskowa i taka jedna trochę cywilna, więc na pewno obie, ob, obie trzy w sumie te, te służby, ale obie te służby wywiadowcze pracują. Interesowałeś się tym jeszcze jak byłeś w służbie? Pod koniec tak. Czyli y, chce mi się wierzyć, że nasi profesjonaliści, czy to w mundurach, czy to w cywilu, w sensie służby specjalne interesują się Chińczykami? O pewno. Chcielibyśmy wie, przynajmniej wiedzieć, prawda, co tam się u nich dzieje. Tam, co, albo, jest... ro, albo przynajmniej wiedzieć kto, co, gdzie i po co. Mhm. Okay. <grym> Czyli tak, Amerykanie, Chińczycy. A kto jeszcze się liczy? W... E, później w, w służby izraelskie. Czyli no. Mossad. Tak. Mossad cywilny to jest cywilny. Nie, e, nie. Mossad jest cywilnym, tak. Mhm. A kto jeszcze? No bo tych Rosjan cały czas się zastanawiam. Bardzo się cieszę, że wciąż ich nie wymieniłeś. Wiesz co, Rosjanie są. T, cięż, oni, wiesz co, dużo są mocni na swoim terenie, czyli na kra krajach w, w niepodległych państw. Oni stracili taki prymat y, służby bardzo mocnej, takiej globalnej. Ona, ona, to już jest troszeczkę już nie jest, znaczy nie, nie to, że ich nie doceniam. To jest y, też pierwsza liga. Ale jeszcze, ale już nie jest taka, że Rosjanie i Amerykanie jak kiedyś okay. w czasie zimnej wojny. Nie? Teraz Rosjanie i Chińczycy. Ja Przepraszam, ja myśli... Amerykanie, Chińczycy. Amerykanie, Chińczycy, w, 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 później Izraelczycy, Francuzi, Brytyjczycy i dałbym teraz Rosjan. Rosję. Okay. No dobrze, nie no chciałbym, żeby gdzieś tam Polacy. Hmm ze wsparciem wielkich sojuszników. Niech ocenia ktoś inny. Dobrze, ale żeby tam żeby tych sukcesów nie brakowało. Jedna rzecz jeszcze, bo my, my od kilkunastu miesięcy tak naprawdę obserwujemy takich specjalistów w dziedzinie, która wielu z nas była zupełnie obca, bo okazało się, że nie brakuje w Polsce ludzi, którzy całkiem serio, poważnie, profesjonalnie, rzeczowo kompetentnie analizują różne informacje, wyciągają wnioski, przyglądają się różnym armiom, no wiadomo, że teraz przyglądamy się armiom ukraińskiej i i, i rosyjskiej przede wszystkim jest takie środowisko osintu w Polsce, mhm. tak? Czyli takiego ludzi, którzy analizują informacje publiczne, do, publicznie dostępne i wyciągają z tego i piszą na tej podstawie analizy? Tak, to powiem szczerze, że to mamy bardzo bogate środowisko nerdów wojskowych osintowych i, i tego, co ja czytam, a czytałem ich od więcej niż, niż... teraz, kiedy odszedłem, tak. mhm. bo to też jest jakieś źródło informacji, które może cię naprowadzić na coś ciekawego. I to jest środowisko bardzo fajne, bardzo specyficzne, ale posiadające bardzo dużą wiedzę i zapału do tego, do tego zdobywania informacji. Przede wszystkim to są bardzo fajni ludzie i patrioci, którzy Swoją pasję przekładają na takie edukowanie bez, 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 o kwestiach bezpieczeństwa społeczeństwa tak. w taki sposób. Powiesz, co innego, co innego powiem ja, albo jakiś znany generał, co innego fascynat. Wiesz? Jest teraz coś takiego, że ludzie cenią właśnie nerdów, którzy się zajmują i wyłącznie tym, tym a niekoniecznie pracują. W tak, w tym, ale ich robota jest kompetentna. Ale robota ich jest kompetentna. Czyli ty szanujesz i doceniasz. Bardzo, bardzo jest ja z niektórymi się przyjaźnie i, i, i współpracuję. Nie, nie zawsze się z nimi zgadzam, ale potrafimy sobie dyskutować mhm. i, i pięknie się, i się różnić. Uczę się też od nich dużo. Mam nadzieję, oni ode mnie też. I to jest coś, co, ta, co po, powinno być jakoś synergią w, w, w pracy takiej dla, na rzecz bezpieczeństwa państwa i edukowaniu o bezpieczeństwie. Niektórzy dwie godziny temu właśnie się dowiedzieli, skąd ty masz tę wiedzę. Opowiedziałeś właśnie <grymne> tak, tak, tak. Że, z jakich źródeł. Ale to jest bardzo cenne, że my się uczymy, rzeczywiście to są ludzie, którzy robili robotę na długo, zanim my, my jako mass media, tak. ludzie się nie interesujący wojskowością na co dzień, robili swoją robotę przez lata, teraz wypłynęli, teraz ich czytamy, bo to, to jest, teraz jest Także dla takich dziennikarzy jak ja, interesujących się szerokim spojrzeniem, no, ważny temat po prostu. No, I czytamy i korzystamy z ich. Y, dokładnie, ale to też jest, wiesz, mam też swoje te pięć minut znalazłem sobie jakiś No właśnie, ja chciałem e... zapytać, co, co robi e, wojskowy szpieg na emeryturze? Albo pisze książki. Piszesz książki? E, jeszcze nie. Mhm. E, z chyba zaw... Ja nie wiem, czy dobrze umiał pisać. Chociaż pa parę historii jest, jest ciekawych, które mi do głowy przychodzą. Takich niezwiązanych z prawdą, ale mo mogłyby być opisane. E, natomiast e, ja jestem tym nerdem wojskowym. Ja tym wojskiem żyłem, zanim przeszedłem do służby wywiadu wojskowego, już od małego. Dla mnie. E, e, Czucie wojska, a tym bardziej czucie wschodniego, wschodniego myślenia, to jest coś, co natu naturalnie kształtowałem sobie przez całe moje dorosłe życie. I staram się teraz z tego, z tego, z tego korzystać. Mm -hmm. Gdyby, gdyby tego nie było, to też bym to robił, tylko dla siebie albo dla jakiegoś mniejszego grona. grona. A tak to teraz um, mogą korzystać z tego ludzie, którzy, którzy, których to interesuje. Mm -hmm. Można ci czytać na Twitterze. Można. Na Facebooku pewnie? Na no Facebooku mniej, nie, ale Twitter, Twitter. Twitter jest, tak. A dlaczego w ogóle odszedłeś? Przecież ty jesteś młodym facetem w sile wieku, a tacy ludzie jak Ty, którzy zdobyli to doświadczenie w wywiadzie, to są z każdym rokiem coraz cenniejsi. Bo to, ta umiejętność, i to doświadczenie, to, to z, tylko zwiększa wartość takiego oficera. No służby, nie, służby wywiadu nie tworzą komputery, chyba że są uzbrojone w sztuczną inteligencję, ale rzeczywiście ludzie i y, 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 to fakt, y, takie doświadczenie zbiera się latami. Ale też mamy pewne pomysły na siebie, które chcemy realizować. W pewnym momencie też służba nie, widzi, nie, nie daje ci tego, co, 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 byś, co byś oczekiwał po niej. Więc, jak ja mówiłem, ja jestem otwarty, szukam pewnych, pewnych wyzwań dla siebie. Nie zamykam się tylko w jednej, w, jednej, w, jednej, w jednej otoczce, staram się rozwijać, cały czas się uczę. Ale to nie znaczy, że nie, nie, nie wspieram działań państwowych i, i w jakiś sposób tam jeszcze pomagam różnym instytucjom i, i wspieram. Piszę też analizy ogólnodostępne, piszę też analizy zamknięte dla, 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 niektórych, dla niektórych instytucji. I to nie znaczy, że przestaję funkcjonować w tym środowisku bezpieczeństwa, tylko realizuję to, to w zupełnie innym kontekście. A myślę, że to przez 25 lat służby, z tego 15, 15 w służbie wywiadu wojskowego, gdzie jako oficer w zasadzie spełniłem wszystkie swoje takie oczekiwania y, operacyjno-analityczne, y, i służba już nie miała nic, nic innego do, do, do zaproponowania, co by mnie zainteresowało. Y, uważam, że zasłużyłem na, 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 na tą pracę, która w, była dosyć taka absorbująca mnie i cierpiała na tym na przykład rodzina, która nie wiedziała miesiącami czasami w, w domu, że teraz mogę wreszcie pobyć z, pobyć z rodziną i wreszcie ją poznać, jak ona wygląda po tych, hmm. po tych 15 latach nieustannej pracy. No, trochę drugie życie. Przed tobą. Nie zacząłeś. Tak, tak. I, I cieszę się, że jeszcze robię to w takim wieku, że mogę spróbować z czegoś nowego. Pełen sił, tak. Nie ma chyba drugiego e, byłego oficera wywiadu wojskowego, który by opowiadał o swojej służbie publicznie. Ty chyba jesteś pierwszy. Wiesz co? Chcę pewien e, odczarować to, bo e, e, wszyscy mają takie perioratywne te słowo służba tutaj, co, tak. co mówiliśmy. A trzeba pamiętać, że te służby, niezależnie czy to wojskowe, czy cywilne, czy kontrwywiadowcze, czy wywiadowcze, to są służby, w których pracują mężczyźni i kobiet, kobiety walczące o nasze bezpieczeństwo. I trzeba szanować ich za to, bo, on, bo my poświęcamy bardzo dużo z tego, co robimy. I, i robimy to w zasadzie bez takiego poklasku. I, i upomnienie się o nich czasami, i powiedzenie, że, że nie wolno ich traktować jako coś złego, jeżeli... Pro, prosimy o pomoc e, obywatela Polski, żeby nie brał nas pejoratywnie, a brał bardziej jako osobę, która ma możliwość obcowania z ludźmi, którzy w cieniu dbają o nasze bezpieczeństwo, będzie dla niego e, takim wyróżnieniem, tak jak na przykład robią to izraelskie służby, gdzie jak się e, któryś e, służba izraelska zło, e, zgłosi do obywatela Izraela o pomoc, tam nie ma Kwestii, że nie pomogę. U nas z tym jest y, różne, bo jest, jesteśmy zaczarowani pewnymi negatywnymi mhm. mitami o, ty, o tych służbach. A szczególnie z PRL-u. Dokładnie. Taki... Ja chcę, żeby odczarować, żeby nie mówić nas o, o że my jesteśmy agentami służb w mediach, żeby walczyć to, że to agenci wywiadu, czy agenci tej, czy innej służby. My jesteśmy oficerami wywiadu dbający o bezpieczeństwo pols Polski. I, i, i chciałem, żebyś, żebyśmy jako społeczeństwo, jako takich, nas szanowali, bo my takich sukcesów nie odnosimy medialnych. Znaczy, my czasami się dowiadujemy o pewnych. Tak, Negatywnych. Tak, tak, pewnych porażkach, a tak. nigdy o sukcesach. To, Właśnie, to więc, jest zawsze prostu e, w ciszy. Więc nam brakuje takiego PR-u e, w służbach, żeby, jak to na przykład robią Amerykanie w FBI czy CIA. Tam oficerowie CIA czy FBI są dosyć częstymi gościami różnych. A ile elementów. fantastycznych książek i filmów. Ale to też zostało. jest robione w pewien, w pewien sposób budowania takiego wizerunku. Wiesz, wizerunku. Mhm. E, ja nie mówię, że ja jestem osobą, która odpowiada za budowanie wizerunku, ale Pewien, pewien może tabu trzeba przełamać, żeby, żeby tak. pokazać społeczeństwu, że, że, że są ludzie, kobiety i mężczyźni, którzy, którzy walczą o nasze bezpieczeństwo. O to nie chodzi o to, że, że służby rozgrywają jakieś gierki, nieczyste gierki same dla siebie, jak to bywało w PRL-u, jak nam się być może wydaje, że tak kiedyś bywało, tylko to jest, są służby, które pracują dla naszego dobra, dla, dla państwa, dla dobra obywateli. Bardzo bym chciał, żeby państwo wynieśli taką lekcję i takie przeświadczenie po tym dzisiejszym spotkaniu, po tym, po tym dzisiejszym. Odcinku, bo też taki był cel tego spotkania z człowiekiem, który po raz pierwszy tutaj publicznie mówi, że był oficerem służby wywiadu wojskowego, żeby państwo sobie uświadomili, że po pierwsze jest taka służba, po drugie co ona robi, jak pracuje dla obywatela i na czym ta specyfika tej służby, bo nie pracy, oni mówią o służbie i słusznie polega i żebyśmy mieli taką świadomość, jak ten system w nowoczesnym, demokratycznym kraju funkcjonuje, a służby specjalne są elementem zaszytym w system funkcjonowania nowoczesnej demokracji. Podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj, dzisiaj analityk wojskowy, jeszcze niedawno, kilka miesięcy temu oficer służby wywiadu wojskowego. Bardzo dziękuję za to, że zdecydowałeś się opowiedzieć o tym. Kuchwal ojczyzny. Kuchwal ojczyzny. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. A gdyby Państwo byli ciekawi opowieści byłych oficerów wywiadu, wprawdzie cywilnego, a nie wojskowego, to mamy taki podcast na platformie OpenFM. Proszę sprawdzić, jak zostać szpiegiem takiego tytułu pięciu byłych oficerów agencji wywiadu. A więc kolegów po fachu, ale nie w mundurach, tylko w cywilu. Opowiadają o tym, co to za robota. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Serdecznie dziękuję, dziękuję. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i do polubienia tej rozmowy, ewentualnie do skomentowania. Patryc, już wyżga, kłaniam się i zapraszam na kolejne didaskania.